Drodzy Państwo, proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Przypominam, że obrady są transmitowane i uchwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Otwieram 9. sesję 8. kadencji Rady Miasta Dobrzeźno 19 czerwca 2019 roku. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza Tomasza Zyzarskiego, pana zastępcę. Panie sekretarz, panie skarbnik, panie burmistrzyni prawną urzędu. Witam prezesów gminy spółek, pani dyrektorki miejskich placówek oświatowych, one dojdą zapewne później, ale widzę, że jest pani Ola, którą serdecznie witam. Witam także panią dyrektor miejskiego ośrodka pomocy społecznej, panów komendantów policji, straży miejskiej i to jest chyba wszystko. Kierowników i pracowników Urzędu Miasta, pozostałych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystą sesję oraz wszystkich mieszkańców, którzy oglądają transmisję online w internecie. Także serdecznie Państwa witam dzisiaj. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności mogę stwierdzić, że w obradach uczestniczy 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony jest pan Sebastian Ignasiak. W związku z powyższym mogę stwierdzić, że Rada Miasta Dobrzeźno władna jest do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć. Na podstawie listy podpisów informuję także, że protokół z 8. sesji Rady Miasta Dobrzeźno został przez radnych przyjęty. Przedstawię teraz porządek obrad, który mam dzisiaj dość obszerny, a mianowicie otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu z 8. sesji Rady Miasta, przedstawienie porządku obrad, informacja o pracy burmistrza Wąbrzeźna w okresie międzysesyjnym, przedstawienie raportu o stanie gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018, debata nad raportem o stanie gminy za tenże rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia miasta Wąbrzeźno. Zapoznanie z uchwałą nr 11 łamane przez S łamane przez 2019 składu orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia tego roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy miasto Wąbrzeźno. Kolejny punkt 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego. Punkt 12. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 8 maja 2019 roku o wykonaniu budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Punkt 13. Zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wąbrzeźna za rok 2018. Punkt 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Punkt 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030. Punkt 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok. Kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy miasto Wąbrzeźno w 2019 roku.
Punkt 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Wąrzeźnie na lata 2018-2021. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela miasta Wąrzeźno do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Galbik Spółka z o.o. Punkt 23. Interpelacje. Punkt 24. Zapytania i wolne wnioski. I punkt 25. Zamknięcie 9. sesji Rady Miasta. I teraz mam pytanie, czy pan burmistrz chciałby poszerzyć ten porządek obrad o jakiś dodatkowy punkt? Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby wprowadzić zmianę w porządku obrad? Dziękuję bardzo. W takim razie możemy głosować. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Kto jest przeciw? Dziękuję. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. I mam informację. Podaję wyniki głosowania. Za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad głosowali wszyscy radni. Zatem mogę stwierdzić, że porządek obrad sesji został przyjęty. Za głosowało 14 radnych. Tak jak mówiłam, jeden z radnych jest nieobecny. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu, a jest to informacja o pracy burmistrza Wąrzeźnia w okresie międzysesyjnym i bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Okres międzysesyjny tym razem był relatywnie krótki. Oczywiście tradycyjnie radni otrzymali informacje w wersji papierowej. Ja postaram się przybliżyć nieco niektóre z pozycji istotniejszych wydarzeń, które w tym czasie się miały miejsce. 1 czerwca obchodziliśmy w Wąrzeźnie Dzień Dziecka. Miasto organizowało bądź współorganizowało zawody wędkarskie dla dzieci i biegi dziecięce na terenie Podzamcza. 2 czerwca uczestniczyłem w uroczystym poświęceniu sztandaru rycerzy Kolumba. Nasza wąbrzeska rada po kilku latach działalności doczekała się sztandaru i jego poświęcenie nastąpiło na uroczystej mszy świętej. 3 czerwca wraz z panią Kornelią Madejską, kierowniczką Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury, byliśmy na spotkaniu w Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy i rozmawialiśmy z prorektorem i zespołem odpowiedzialnym za prowadzenie Uniwersytetu Dziecięcego przy UTP w Bydgoszczy. Jechaliśmy z zapytaniem, czy jest możliwość utworzenia takiego Uniwersytetu Dziecięcego również w Wąrzeźnie, filii. Otrzymaliśmy odpowiedź, że utworzenie takiego uniwersytetu nie będzie kwestią poważnie problematyczną. Trwają procedury. Czekamy teraz na projekt umowy z UTP. Planujemy od października uruchomić właśnie taką filię bądź Wąrzeski Uniwersytet Dziecięcy. Mamy 3 miesiące na pracę, na przygotowania i na rekrutację dzieci chętnych do uczestnictwa w takim uniwersytecie. Myślę, że o szczegółach będziemy niebawem informowali, bo będzie to uczestnictwo będzie odpłatne, ale musimy zrobić kalkulacje, jakie będą oczekiwania finansowe kadry naukowej z Bydgoszczy. W dniach od 5 do 9 czerwca obchodziliśmy w Wąrzeźnie Dzień Wąrzeźna. W skrócie opowiem, jakie imprezy, jakie wydarzenia miały w tym czasie miejsce. Jarmark Staroci, wystawa fotograficzna Wąrzeźnia z drona Marcina Zduniaka. Odbyły się zawody pływackie na pływalni miejskiej, zawody wędkarskie ponownie. Wystawa zabytkowych motocykli, konkursy, koncerty. Koncert główny była to Ania Dąbrowska, którą poprzedził zespół Kwiatki. To było w piątek
7 czerwca, a w sobotę 8 czerwca na Wąbrzeskim Amfiteatrze wystąpił zespół Żuki. W niedzielę 9 czerwca odbyły się warsztaty rolkowe, kino plenerowe. W tym dniu, w dniu 7 czerwca w piątek, w trakcie części oficjalnej odbywającej się w Wąbrzeskim Amfiteatrze, odbyło się wręczenie statuetek burmistrza. I może powiem, ponieważ też dzisiejszą relację zapewne oglądają mieszkańcy Wąbrzeźna, przypomnę jeszcze raz, pogratuluję zdobywcom statuetek. W kategorii mecenas kultury i sportu statuetkę otrzymała grupa Ergis S.A. i Wąbrzeskie Stowarzyszenie Rugby Werewolves. W kategorii aktywny obywatel ksiądz Paweł Dąbrowski i nagroda specjalna Orkiestra Dęta Wąbrzeskiego Domu Kultury, która w grudniu ubiegłego roku obchodziła dziesięciolecie. 10 czerwca uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu Rady Rozwoju Gospodarczego, Obszaru Gospodarczego. Jest to nowy twór, który powstał przy Zarządzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie. W skład tej rady wchodzą 62 osoby. Są to zarówno i przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele samorządów. Z każdego powiatu jest jeden przedstawiciel. Ja dzięki uprzejmości starosty reprezentuję powiat wąbrzeski. I rolą rady jest doradzanie, opiniowanie i również wymiana doświadczeń między sobą w zakresie obsługi inwestorów, pozyskiwania inwestorów i sytuacji bieżącej w biznesie. 15 czerwca w ubiegłą sobotę dwie uroczystości rekreacyjno-zabawowe. Otwarcie kawiarenki letniej na placu Jana Pawła II o 10:00. Kawiarenka funkcjonuje od soboty, gorąco zapraszamy. Po pewnych staraniach, po zachętach i promocji tego zamiaru zorganizowania takiej kawiarenki, do przetargu przystąpił przedsiębiorca z Torunia i kawiarenka już działa. Również w sobotę 15 czerwca odbyła się na terenie zakładów Ergis, grupy Ergis przy ulicy Macieja Rataja impreza Bieg dla dzieci z przeszkodami Ergis Mali Twardziele. To była trzecia edycja biegu. W biegu wzięło udział około 700 dzieci. No i może wydarzenia wczorajsze i dzisiejsze, ponieważ wczoraj uczestniczyłem wraz z zastępcą i z panią kierownik Wydziału Oświaty w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w gimnazjum. No co ważne i warte podkreślenia, to było tak naprawdę ostatnie zakończenie roku szkolnego w gimnazjum. Po 20 latach gimnazjum w wyniku reformy oświaty przestało istnieć. A dzisiaj uczestniczyliśmy w uroczystych zakończeniach roku szkolnego i pożegnaniu ósmoklasistów w szkole podstawowej numer 2 i 3. No też wydarzenie warte podkreślenia, ponieważ to jest pierwsze pożegnanie ośmioklasistów po 20 latach. Także też konsekwencja reformy. Z wydarzeń, z umów, przetargów i konsultacji, co ważne, podkreślenia. 4 czerwca otworzyliśmy oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne, przebudowa ulicy Pięknej, Kwiatowej i Wspólnej. Wyłoniliśmy wykonawcę, firma Kobylarnia. Przystąpi jeszcze w tym roku niebawem, pewnie w lipcu, do prac budowlanych. Ulica Wspólna ma być wyremontowana i spokojna w tym roku, Piękna i Kwiatowa w roku przyszłym. W przetargu złożono 3 oferty. Oferta firmy Kobylarnia była najtańsza, około 200 tysięcy niższa niż środki planowane w budżecie. W okresie międzysesyjnym też 2 zarządzenia podpisałem, jedno w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu gminy i jedno zmieniające budżet miasta na rok bieżący. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Możemy zatem przejść do kolejnego punktu, a mianowicie przedstawienia raportu o stanie gminy miasta Wąbrzeźno za rok 2018. Może na początku kilka słów o samej procedurze. Drodzy Państwo, zgodnie z artykułem 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz Wąbrzeźna zobowiązany jest przedstawić Radzie Miasta Wąbrzeźno raport o stanie gminy, który obejmuje działalność burmistrza w roku poprzednim. W myśl powyższego przepisu Rada rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.
W debacie, oprócz radnych, mogą zabierać głos również mieszkańcy miasta. Mieszkaniec miasta, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien dokonać pisemnego zgłoszenia do przewodniczącego rady najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma zostać przedstawiony raport o stanie gminy. W tym miejscu pragnę poinformować, że żaden mieszkaniec miasta nie złożył pisemnego zgłoszenia zabrania głosu w debacie nad raportem. Następnie, po zakończeniu debaty, Rada Miasta Pomrzeźno zobowiązana jest przeprowadzić głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Pomrzeźna wotum zaufania. Informuję, że wszyscy radni Rady Miasta Pomrzeźno otrzymali przygotowany przez burmistrza Pomrzeźna raport o stanie miasta Pomrzeźno za rok 2018, 30 maja 2019 roku. Raport ten został przesłany drogą elektroniczną. Ponadto raport o stanie gminy miasta Pomrzeźno za rok 2018 zamieszczony został na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta wraz z informacją o terminie 9 sesji, na której będzie rozpatrywany. Tyle informacji. A teraz bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie raportu o stanie gminy miasta Pomrzeźno za rok 2018. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeżeli państwo pozwolą, zrobię to na siedząco, bo organizacyjnie chyba będzie nieco prościej. Przygotowaliśmy ten raport w wersji drukowanej, elektronicznej. Radni go otrzymali. My na posiedzeniu wspólnym komisji trochę podyskutowaliśmy o tym raporcie. Szanowni państwo, raport to nowy wymóg i nowy dokument, który pojawia się w tym roku w każdym samorządzie. On co prawda, niektóre gminy już od 2012 roku raporty opracowywały, ale tak naprawdę dopiero od tego roku pojawił się wymóg, że do 31 maja burmistrz musi przedstawić Radzie raport, a później musi ta procedura odpowiednio być przeprowadzona, tak jak pani przewodnicząca przeczytała. Szanowni państwo, sytuacja jest o tyle może nie skomplikowana, ale nietypowa, że przyszło mi przedstawiać sytuację gminy, a za chwilę sprawozdanie z wykonania budżetu mojego poprzednika i rady poprzedniej kadencji. Także poczuwam się co najwyżej w 1/12 odpowiedzialnym za to, co się wydarzyło w ubiegłym roku. Niemniej jednak postaram się zrobić przedstawienie zarówno i raportu, jak i później sprawozdania z wykonania budżetu w sposób taki, który zadowoli moich poprzedników. Tak jak pani przewodnicząca wspomniała, podstawą prawną sporządzenia raportu jest ustawa o samorządzie gminnym i jak wspomniałem wcześniej, ten wymóg do 31 maja przekazania raportu radnym został spełniony i raport przedstawia działalność burmistrza w roku poprzednim. Nasz raport jest to opracowanie 70-80-stronicowe. Już też zauważyliśmy pewne sugestie, pewne pomysły i korekty co do jego zmiany, jego treści na rok przyszły. Niemniej jednak ustosunkuję się do tego, co pojawiło się w tym raporcie, jakie są w nim informacje i w sposób skrutacyjny, a może też trochę wykresowo-kolorowy postaram się zobrazować w sposób nieco bardziej interesujący. Co zostało opisane w raporcie? Ewidencja ludności, działalność gospodarcza, zatrudnienie, oświata, inwestycje i remonty, organizacje pozarządowe, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, zasób mieszkaniowy, finanse miasta, instytucje kultury, stan mienia komunalnego, inwestycje, realizacje uchwał Rady Miasta, budżet obywatelski, promocja, strategie, programy i plany. Szanowni państwo, ewidencja ludności. Raport dotyczyć winien roku ubiegłego, czyli 2018, i jak widzimy z załączonej, z przedstawionej tabelki, na dzień 31 grudnia 2018 roku w Wąbrzeźnie zamieszkiwało Wąbrzeźno 13 149 mieszkańców. Obrazowo widać, jak ta tendencja wygląda na przestrzeni 3 lat ubiegłych. Niestety dotyka nas to, co większość małych miasteczek, czyli zmniejszanie się liczby mieszkańców. W ciągu dwóch lat, od 2016 do 2018 roku, liczba mieszkańców spadła o 350. To jest chyba największe wyzwanie przed samorządami dzisiaj. Co zrobić, żeby tendencję zatrzymać? A marzeniem jest prawdopodobnie odwrócenie tej tendencji.
W Wąbrzeźnie zarejestrowanych jest 898 podmiotów gospodarczych, z tego 756 aktywnych. Bezrobocie, patrząc na wykres, wygląda podobnie jak demografia, czyli spada. Z 856 bezrobotnych w 2016 roku do 625 osób bezrobotnych w 2018 roku. I szanowni Państwo, to co już odczuwamy i to co odczuwają przedsiębiorcy lokalni, na rynku pracy nie ma, bądź bardzo ciężko jest o siłę roboczą, fachową siłę roboczą, jeszcze ciężej. Także ten wskaźnik 625 osób bezrobotnych jest wskaźnikiem chyba pozytywnym, bo wiemy jak ta sytuacja wyglądała kilkanaście lat temu. Bezrobocie było na poziomie 30% w Wąbrzeźnie, dzisiaj jest około 10%, także no można stwierdzić, że problem bezrobocia został może nie zażegnany, ale znacznie zniwelowany. Co do oświaty, rok szkolny 2017-18, bo do tego trzeba się odnieść jako roku szkolnego, łącznie 66 oddziałów w placówkach oświatowych, czyli w przedszkolu, wraz z filią i w szkołach podstawowych. W nawiasie podane są liczby oddziałów w roku poprzednim, czyli widzimy, że ogółem liczba oddziałów w szkołach, w placówkach oświatowych nie uległa zmianie. Liczba uczniów w stosunku do roku wcześniejszego nieznacznie wzrosła, tak? Z 1571 do 1585 w roku szkolnym 2017-18. Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych: 134 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 20 niepełnozatrudnionych, 11 pracowników oświaty, 63 pracowników obsługi. Łącznie w placówkach oświatowych zatrudnienie znajduje 228 osób, także no, placówki oświatowe są poważnym pracodawcą w mieście. Wydatki finansowania oświaty, może będzie to widać lepiej na tym wykresie. Poziom 16,5 miliona w 2018 roku. Z tego subwencja niespełna 9 milionów, także to o czym mówimy, to o czym rozmawiamy. Dokładamy do oświaty prawie drugie tyle. Z 16,5 miliona wydatków prawie 12 milionów to są płace, prawie 4 miliony wydatki rzeczowe i Fundusz Świadczeń Socjalnych 632 tysiące. Czyli poziom 16,5 miliona w roku 2018. Organizacje pozarządowe, czyli to jest ta działalność, tak zwany trzeci sektor, czyli nie przedsiębiorcy, nie samorząd, a jeszcze coś innego. Trzeci sektor, organizacje pozarządowe działają na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i bardzo często uzupełniają tą właśnie lukę na rynku, zajmują się często działaniami, na które samorządy nie mają albo siły, albo czasu i samorządy chętnie zlecają organizacjom pozarządowym zadania. W roku 2012 z dotacji udzielonych przez samorząd w kwocie 261 200 zł skorzystało 15 organizacji. To były dwa nabory wniosków, jeden w grudniu 2017 roku otwarty, jeden nabór z terminem wyznaczonym i w ciągu roku nabór otwarty. Łączna kwota przyznanych dotacji, tak jak wspomniałem, to było 261 200 zł. Gospodarka odpadami. Jak wiemy, w Wąbrzeźnie funkcjonuje system gospodarowania odpadami od wielu lat. Kilka lat temu w kraju zrobiło się duże poruszenie i gminy, samorządy zaczęły wprowadzać segregację odpadów. Wąbrzeźno tą segregację wyprzedziło znacznie i ona funkcjonuje w Wąbrzeźnie pewnie już kilkanaście lat. Przed nami oczywiście są kolejne wyzwania, bo w najbliższym czasie przymierzamy się na kolejnej sesji do drobnych korek w regulaminie wywozu odpadów, terminów, ale też w tym roku przymierzamy się do kolejnego przetargu. Wiemy, że sytuacja z gospodarowaniem odpadami się nieco zmienia, podnoszone zostają opłaty marszałkowskie za składowanie odpadów, także z wielką niecierpliwością będziemy czekali rozstrzygnięcia przetargu na wywóz odpadów, które nastąpi pewnie w okolicach września, października i zobaczymy, jak samorząd będzie nasz musiał podejść do tematu na rok przyszły. Niemniej jednak w roku ubiegłym systemem gospodarowania odpadami objętych było 1925 nieruchomości.
a łącznie odebrano z tych nieruchomości 3466 ton odpadów wszystkich. Ochrona środowiska, prowadzone są w roku 2018, prowadzone były działania zmierzające w kierunku ochrony środowiska, a z głównych działań mierzalnych i namacalnych, których efekty są odczuwalne, to dotacje na usuwanie pieców. 49 wniosków wpłynęło łącznie, udzielono dotacji na kwotę 26 tysięcy złotych i pozwoliło to na likwidację 82 pieców różnych. To były kotłownie, piece kaflowe, westfalki, ale można powiedzieć, że 82 pojedyncze źródła emisji, niskiej emisji spalin trucizn zostały wyeliminowane. Z terenu miasta corocznie też prowadzony jest program usuwania azbestu. To jest program, na który samorząd w zeszłym roku pozyskał wsparcie w 70% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w ramach programu usunięto 29,75 tony wyrobów zawierających azbest. To są najczęściej bądź prawie zawsze płyty eternitowe z dachów. Mieszkańcy przystępują do programu bądź firma wyłoniona przez samorząd demontuje płyty eternitowe, bądź mieszkańcy sami mogą je zdemontować, a firma wyłoniona w przetargu ten odpad odbiera i poddaje odpowiedniemu zagospodarowaniu. Również widzimy, jak nasze miasto zwiększa ilość i objętość tych zielonych płuc. Widzimy nasadzenia drzew i krzewów. W zeszłym roku nasadzono 243 drzewa, 201 krzewów. Oprócz tego były jeszcze trawniki. Także miasto również stymuluje wzrost tych zielonych właśnie płuc. Finanse i dochody miasta, dochody i wydatki miasta, też nie chciałbym zbyt obszernie w tym miejscu przedstawiać tego tematu, ponieważ to będzie szczegółową analizą objęte w dalszych dokumentach. Niemniej jednak ten temat też poruszaliśmy, o tym rozmawialiśmy i podsumowując rok ubiegły, na koniec ubiegłego roku, 31 grudnia 2018 roku, plan dochodów zamknął się kwotą 59 162 344 złotych 53 groszy, a wydatki kwotą 63 170 938 złotych i deficyt osiągnął ostatecznie wartość 4 008 594 złotych w stosunku do deficytu planowanego. Na początek roku było to zmniejszenie, bo planowany deficyt, przypomnę, był na poziomie 6 milionów, czyli o 2 miliony deficyt został zmniejszony w trakcie prac rocznych. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku miasta to kwota 20 258 tysięcy. Instytucje kultury działające na terenie miasta. Wąbrzeski Dom Kultury działający od 1965 roku. I jego działalność w dużej mierze opiera się na dotacji udzielanej z budżetu miasta. W 2018 roku była to kwota 740 tysięcy złotych. Jak wiemy, Dom Kultury ma też własne źródła dochodów, przychodów, organizację imprez, wesel, także miasto wsparło tą jednostkę, tą instytucję kwotą 740 tysięcy. I drugą jednostką kulturalną w mieście to Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Witalisa Szlachcikowskiego. Jak wiemy, od roku ubiegłego funkcjonuje ona w pięknej, nowej bibliotece przy ulicy Matejki. Pani dyrektor niejednokrotnie się obiektem chwali, goście przyjeżdżający podziwiają. A sama biblioteka funkcjonuje od 1947 roku i w 2018 roku dotacja udzielona dla biblioteki to była kwota 1 908 302 zł, z czego 1 415 602 zł to była ostatnia transza dotacji do budowy budynku. Zasób mieszkaniowy. Szanowni Państwo, miasto posiada własne budynki, własne lokale mieszkalne i lokale użytkowe. Jest to łącznie 60 budynków, w których jest 258 lokali mieszkalnych o powierzchni łącznej 9040 m kwadratowych. I w tych budynkach znajdują się również 3 lokale użytkowe o powierzchni łącznej 75,42 m kwadratowe.
Oczywiście ten zasób mieszkaniowy dotyczy zasobu miejskiego, w zestawieniu nie ma przedstawionych lokali i mieszkań w zasobie TBS-u. Stan mienia komunalnego, czyli grunty nieruchomości. Łącznie na 31 grudnia 2018 roku miasto dysponowało gruntami 152 hektarów, ponad 152,4 hektara. Zdecydowana większość tych gruntów to już teraz są drogi, pasy drogowe. Jakie dochody gmina uzyskiwała z tytułu wykonywania praw własności? Z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości to kwota 809 154 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania 124 985 zł. Z tytułu sprzedaży nieruchomości 146 297 zł. Z tytułu zarządu 1552 zł. Z tytułu opłaty adiacenckiej 44 625 zł. Inwestycje obszerniej też przedstawię przy okazji sprawozdania za rok ubiegły. Niemniej jednak główne inwestycje, jakie w ubiegłym roku zostały zrealizowane, to budowa amfiteatru za łączną kwotę 4 197 604 zł, przebudowa ulic Słowackiego, Mickiewicza i Krasińskiego 2 283 000, budowa mostu drewnianego 1 140 561 zł, budowa ścieżek pieszo-rowerowych 2 698 000 ponad i przebudowa stadionu miejskiego 9 540 292 zł, z czego informacja zawarta w nawiasie, w zeszłym roku zapłacono 1 400 000, a pozostałe wydatki, czyli około 8 milion złotych, to jest rok 2019 i 2020. Jak wyglądały wydatki inwestycyjne w latach trzech kolejnych ubiegłych? Wydatki ogółem, może też jako ciekawostkę przedstawię, w 2016 roku było to około 49,5 miliona, a już w roku 2017 54 miliony, w 2018 63 miliony. Wzrost wydatków jest spowodowany zarówno pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji, jak również realizacją programu 500+. Realizacja uchwał Rady Miasta. W raporcie przedstawione zostały szczegółowo wszystkie uchwały wraz z ich tytułami. A teraz może tylko dopowiem, że w 2018 roku Rada Miasta podjęła 79 uchwał, a odpowiednio w roku 2017 było to 77, w 2016 54. Także również tendencja rosnąca. Budżet obywatelski. Konieczność przedstawienia zadań zrealizowanych w roku poprzednim z budżetu obywatelskiego jest też z jednym z obowiązkiem dotyczącym zakresu i zawartości raportu. I w roku 2018 zrealizowano za kwotę 300 tysięcy inwestycje zgłoszone do budżetu w roku 2017. I były to projekty Pływaj w przyjaznych wodach za kwotę 30 tysięcy, było to doposażenie w sprzęt do nauki i treningu pływania. Drugi projekt to doposażenie w sprzęt sportowy do uprawiania rugby, kwota 8166 zł. Psilandia, wybieg dla psów przy ulicy Halera 45 tysięcy. Bezpieczna dzielnica, zakup kamer do monitoringu, bloki przy ulicy Sienkiewicza i Niedziałkowskiego, kwota 27 895 zł. Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień, trafił sprzęt do Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrzeźno, to kwota prawie 65 tysięcy złotych. I za kątek radności, mobilny plac zabaw dla dzieci i młodzieży, trafił sprzęt do Wąbrzyskiego Domu Kultury, również prawie 65 tysięcy złotych. Wydatki ponoszone na promocję miasta. W roku ubiegłym była to kwota 320 689 zł. Jak widzicie Państwo, była ona znacznie wyższa od lat poprzednich. Wynika prawdopodobnie z tego, że oprócz Dni Wąbrzeźna duże koszty były związane z organizacją i dożynek województwa kujawsko-pomorskiego i imprezami innymi, które pojawiły się w kalendarzu wydarzeń miejskich. I były to, tak jak wspomniałem, Dni Wąbrzeźna, dożynki województwa kujawsko-pomorskiego i diecezji toruńskiej, powitanie jesieni, maraton zumby, Dzień Dziecka na placach zabaw. Oprócz imprez oczywiście miasto jest promowane również poprzez wsparcie różnych przedsięwzięć, gdzie pojawia się logo i promocja miasta,
czy przez opracowanie gadżetów reklamowych, pamiątek, które są wręczane przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, i również sportowych. I Szanowni Państwo, również obowiązkiem umieszczenia w raporcie jest informacja o realizowanych strategiach, programach i planach. I miasto dysponuje takimi programami, strategiami jak strategia rozwoju miasta, programy witalizacji miasta Wąbrzeźno, plan gospodarki niskoemisyjnej gminy miasta Wąbrzeźno, wieloletni plan inwestycyjny, wieloletni plan finansowy, gminny program opieki nad zabytkami, program ochrony środowiska, program usuwania azbestu, program współpracy gminy miasta Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, czy program opieki nad zwierzętami. I dopowiem, że na przykład program witalizacji miasta Wąbrzeźno jest programem, który pozornie wydawałoby się programem martwym, ale nie ma nic bardziej mylnego, bo zarówno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty miękkie określone w programie, jak również my jako miasto realizujemy projekty, na przykład projekt duży, do którego się przymierzamy, przebudowa Podzamcza, jest również programem przedstawionym w programie rewitalizacji i przewidzianym do dofinansowania w ramach programu rewitalizacji, więc różne przedsięwzięcia, zadania inwestycyjne i projekty miękkie są realizowane. Jeżeli chodzi o plan gospodarki niskoemisyjnej gminy miasto Wąbrzeźno, plan określa pewne wytyczne i założenia co do ograniczenia produkcji emisji dwutlenku węgla, tlenku siarki, azotu i też realizujemy różne zadania. Jednym z projektów czy z działań jest właśnie dofinansowanie wyłączania niskich źródeł emisji spalin, ale również przymierzamy się do dużego projektu wymiany oświetlenia w mieście na LED-owe. To spowoduje mniejsze zużycie energii, mniejszą emisję spalin. Wieloletni plan inwestycyjny i plan finansowy to są dokumenty żywe, do których tak naprawdę co sesję prawie wracamy. Jest to plan inwestycyjny określający nasze plany i założenia na lata przyszłe. W nim też zamieszczamy kolejne zadania, korygujemy, znajdujemy możliwe dofinansowania poszczególnych zadań, czyli z programem na bieżąco działamy. Program usuwania azbestu, również wspomniałem w którymś z poprzednich slajdów, że z terenu miasta prawie 30 ton azbestu zostało usuniętych właśnie przez realizację programu w partnerstwie miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Program współpracy gminy miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi przejawia się właśnie na przykład udzielaniem dotacji, realizowaniem zadań zleconych przez organizacje pozarządowe. Program opieki nad zwierzętami realizowany jest również w głównej mierze, albo bardzo aktywnie w ostatnich latach przez Stowarzyszenie SOS dla Zwierząt, bo bardzo w znacznym stopniu miasto wspiera finansowo i organizacyjnie stowarzyszenia. Stowarzyszenie robi taką pracę, której dotychczas miasto nie było w stanie robić, czyli ratowanie bezdomnych psów, kotów, niesienie pomocy, szczepienia, sterylizację, czyli program realizowany jest w dużej mierze przy pomocy właśnie stowarzyszenia. Myślę, że to w wielkim skrócie przedstawienie zawartości raportu o stanie gminy. Zachęcam do pytań, dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie raportu. Tak jak mówiłam, nad tym raportem musimy dzisiaj przeprowadzić debatę. Mogli w niej wziąć udział mieszkańcy miasta, jednak nikt się w tym roku nie zgłosił. Zobaczymy, może w przyszłym roku będzie lepiej. Ale tak jak mówiłam, nad raportem mogą debatować także radni, więc bardzo proszę teraz radnych o zabieranie głosu w sprawie raportu. Może pani radna Eleonora Oczkowska. Proszę bardzo. Szanowny panie burmistrzu, szanowni radni, drodzy gości i telewizorzy, po raz pierwszy w historii istnienia samorządu zabiegacie pana radny gminy uprawnienia do oceny pracy burmistrza pod nazwą raport w postaci gminy. W tym przypadku będziemy oceniać pracę burmistrza za rok 2018. Pan burmistrz stanowisko objął 19 listopada 2018 roku. W związku z tym byłoby dużym niedawkiem z naszej strony oceniać pana pracę na tak czy na nie. 40 dni ubiegłego roku były dla pana zapewne okres zapoznawania gminy, jej struktur, budżetu, stanowienia, a nie okresem podejmowania ważnych decyzji. Stąd też dziś zagłosuję na tak. Jestem przekonana, że tak też zrobią moje koleżanki i koledzy radni. Choć ta ocena będzie bardziej miała ocenę pracy poprzedniego burmistrza. Co do tego, że wykonywał swoje zadania dobrze zgodnie z oczekiwaniami większości mieszkańców, nie nazywamy ma
wątpliwości. Panu, panie burmistrzu, życzę w 2019 roku samych dobrych decyzji, dobrych dla miasta i jego mieszkańców. Ze swej strony wyrażę wsparcie dla takich pomysłów, ale też informuję, że złe decyzje wyborów mieszkańców będę negowała i głosowała przeciw. Dziś jeszcze raz życzę powodzenia w zarządzaniu miastem. Tak, bym przy ocenie naszej pracy za 2019 w czystym sumieniu mogła podjąć rękę na tak, jak uczynię to za chwilę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos w sprawie raportu? Pan radny Aleksander Tarnecki, proszę. Raport stanowi materiał analityczny. Na podstawie którego możemy dotarć po wejściowej oceny. Oceny plusów, minusów, oceny zysków, strat. Otrzymaliśmy bardzo szeroki materiał analityczny i on nie dotyczy tylko roku 2018, ale w wielu aspektach wycofa się i w latach poprzednich. I to jest moim osobistym zdaniem dużym plusem, gdyż pokazuje nam dynamikę pewnych zjawisk, które to zachodzą w mieście. Finałem debaty o raporcie o stanie mienia będzie głosowanie wniosku o udzielenie burmistrzowi miasta wotum zaufania. Raport, o czym moi przedmówcy, z mojej okazji mówić, czy pan burmistrz, czy pan wiceprzewodnicząca, dotyczy roku 2018, a jest roku bardzo specyficznego. Wybory mieliśmy jesienią i odnosi się do czasu, kiedy burmistrzem miasta był pan Leszek Kapski, a następnie pan Tomasz Dziwnowski. Więc obraz miasta wyłania się z tego raportu. W zasadzie powtórzę tutaj chyba pierwszy dosyć pesymistyczny wniosek pana burmistrza, odnosząc się do rozdziału pierwszego pod tytułem demografii. Chyba jednak pesymistyczny. Liczba mieszkańców Wybrzeża ma pomimo wszystko stałą tendencję spadkową. I nie jest to niestety tylko wynikiem ujemnego saldo przyrostu naturalnego, czyli większej liczby zgonów nad urodzeniami, bo takowa też jest. Ale cały czas obserwujemy bardzo wysoki stopień migracji. Trudno ocenić skalę oraz kierunek, ale najprawdopodobniej albo do wielkich miast, albo za granicę, bo tak to od roku 2004 nie będzie wyglądał. Ja się pozwoliłem jeszcze cofnąć jeszcze wcześniej, jeszcze do wieku 20, tak? Bo ponad 20 lat temu, w roku 1997, liczba mieszkańców Wybrzeża przekroczyła 14 tysięcy. W 2001 roku, czyli w tym pierwszym roku nowego tysiąclecia, mieliśmy nasz swoisty rok, rekord 14 225 mieszkańców. Natomiast na koniec roku 2018 statystyki wykazują 13 149 mieszkańców. Jakby nie patrzeć na przestrzeni niecałych 20 lat i było 1000 mieszkańców w Wybrzeżu. To jest jednak relatywnie dużo, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. A jeśli te tendencje się utrzymają, to pewno na koniec roku 2019 będzie nas już mniej niż 13 tysięcy. Jednocześnie wzrasta liczba osób w grupie wiekowej, które już 65 roku życia. To jest taka kolejna jakby interesująca, czy wniosek wypływający z tego raportu. Generalnie rzecz biorąc, jako społeczność lokalna, to mi się, przepraszam za kolokwializm, ale my się starzejemy. I to nie jest tylko kwestia roku 2018, ale to jest nawarstwienie pewnych procesów. W zasadzie od początku tego stulecia. Coraz mniej rodzi się dzieci. W 2018 roku zarejestrowano tylko 112 urodzeń. Co prawda nie jest to jakiś taki negatywny rekord, bo były lata, kiedy dzieci rodziło się po rzeźbie mniej niż 100. Ale schodzimy znowu, powiedzmy, do jakiegoś takiego dołka demograficznego. W stosunku do 2016 roku tylko
z perspektywy 3 lat jest to 16 punktów procentowych zmiany. To jest naprawdę dosyć dużo. No a za 6-7 lat to może wchodzi do szkół. I to spowoduje kolejną konsekwencją organizacyjną dla wojewódzkich placówek oświatowych. Więc nabór jest coraz niższy, nasz w tej chwili co prawda ratują jeszcze trochę takie tutaj dodatkowe zastrzyki w postaci naboru z miejscowości okalających w Obrzeżu. Pewnie to się nie zmieni, ale generalnie nie napawa jak gdyby ten wskaźnik optymizmem w długoplanowym planowaniu, wizji rozwoju miasta, a koniecznie te fakty należy jednak uwzględnić. I starzenie się społeczności lokalnej i coraz mniejszą liczbę urodzeń. Liczba dzieci w szkołach maleje. Kolejny problem to finansowanie oświaty. O tym też tutaj pan burmistrz mówił. Wydatki na oświatę stanowią największą część budżetu samorządowego. One składają się z dwóch takich podstawowych elementów składowych. Subwencja Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz to, co my dokładamy ze środków własnych. I w ostatnich latach to się mniej więcej wyważa. Znaczy może jeszcze nie doszliśmy do stanu trudności, ale generalnie na subwencję to jest jakoś góra wietrzenia do 60%, a reszta są własne. Jednocześnie spada liczba uczniów, to jest wspólnikom powiedzmy wyliczenia subwencji. Pan burmistrz się odniósł wystąpienie do ostatniego roku, ale gdybyśmy spojrzeli na te zagadnienia z szerszej niestety perspektywy, to tak dla zobrazowania zjawiska, że dwie daty wypisałem. 2002 rok, bo był to z jednej strony okres wyżu demograficznego, ale również to był pierwszy rok, w którym mieliśmy pełne gimnazjum, 3 lata. I uczniów mieliśmy 2197. 2016 rok, ostatni rok pełnego gimnazjum, 3-letniego roku. Uczniów mieliśmy 1281. Czyli to jest 58% stanu ilościowego w stosunku do roku 2000. A baza organizacyjna pozostaje w niego prawie że to samo. To jest myślę tak bardzo, bardzo wymagające. Co nas ratuje? Wzrasta liczba dzieci, które są objęte opieką przedszkolną. No to wynika z pewnych nowych wymogów, jakie zostały tutaj nałożone na samorządy. Na ten moment w obydwu szkołach podstawowych prowadzone są oddziały przedszkolne. A w szkole podstawowej numer 2 to z oddziałów przedszkolnych mamy już 5. Czyli przedszkole miejskie, Pajka, jako samoistna placówka to jest 8 oddziałów, a w szkołach podstawowych 7 oddziałów z tendencją rosnącą. Ale te wymienione zmiany również rzutują na organizację miejskich placówek oświatowych. Z danych za ostatnie lata dosyć jasno i jednoznacznie wynika, że spada liczba bezrobotnych. No i z tego należałoby się naprawdę cieszyć, tak, bo na koniec roku 2018 bez pracy pozostawało 625 mieszkańców w wieku produkcyjnym. W 2016 roku było to 856, czyli na przestrzeni tylko dwóch lat relatywny spadek o 1/4. A gdybyśmy się cofnęli jeszcze bardziej, to pan tutaj Burmistrz wyraził to wielkością procentową, jak liczba bezwzględnych, tak? Ale w 2002 roku to było 1934, a teraz mamy 624. Warto jest jednak podkreślenia duża, relatywnie duża skala inwestycji komunalnych, ale na to chciałbym zwrócić uwagę przy jednoczesnym zastopowaniu poziomu zadłużenia miasta. To zadłużenie miasta miało taką swoistą tendencję wzrostową gdzieś do roku 2010. I potem się zatrzymało na kwocie 21 milionów złotych.
kiedy to stanowiło 54% ówczesnego budżetu. 21 milionów i w stosunku do budżetu 54%. Natomiast na koniec roku 2018 skala zadłużenia wyniosła nieco powyżej 20 milionów złotych, to jest około 34%. Oczywiście nie chcę być posądzony na jakąś taką kreatywną księgowość, tak? Bo na wielkość budżetu również wpływ na program 500+, ale również i pozyskiwanie środki na rozmaite inwestycje. Wracając do samych inwestycji, to tylko rok 2018, no to kolejny etap na gigantyczną chyba skalę prowadzonych w Bobrzeźnie w ostatnich latach inwestycji drogowych. Ulica Myckiego, ulica, ulica Słowackiego, ulica Krasińskiego, więc tych naszych wieszczów romantycznych jakoś tak się zbiegło. W wielkim czasie udało się doprowadzić do porządnego stanu. Przy okazji z miasta został wyprowadzony ciężki transport samochodowy do zakładów Airbus. Dzięki temu też tutaj na bezpieczeństwie i na stanie ruchu. Wybudowany został nowy amfiteatr przecież na Podzamciu, który nam pięknie służył w toku. I do Żynek zeszłorocznych, i tegorocznych dni Wąbrzeźnia. Podziwiać możemy most na Podzamciu. Sfinalizowana została budowa biblioteki, która no, jakoś tutaj nieraz została powiedziana, jest swoistą wizytówką naszego miasta. Bo to też finansowe koszty biblioteki zostały ostatecznie zamknięte w roku 2018. Rozpoczęta została budowa stadionu miejskiego, która jest dużą inwestycją, inwestycją, która jest rozłożona na 3 lata. Natomiast cały czas kontynuowana jest, zresztą w tym roku również, duża inwestycja, to jest budowa ścieżek rowerowych, pieszo-jezdni na terenie naszego miasta. Co szczególnie chciałbym podkreślić, że gros tych inwestycji, co na prezentacji pana burmistrza było widoczne, realizowane jest przy wsparciu środków zewnętrznych. I to jest właśnie ten kierunek, który chcemy podtrzymać, aby pozyskiwać środki dodatkowe, dzięki temu, aby to miasto nasze mogło się rozwijać. W efekcie wyborów, jesiennych wyborów, nasze miasto w 2018 roku miało wyłudzić. Początkowo był to pan Leszek Kapski, teraz jest pan Tomasz Żydnorowski. W tym miejscu chciałbym złożyć wyrazy podziękowania dla poprzedniego pana burmistrza oraz obecnego pana Tomasza Żydnorowskiego za szereg cennych inicjatyw, zaangażowanie, inicjatywy prorozwojowe na rzecz rozwoju naszego miasta, które skutkują tym, że możemy obserwować, w jaki sposób to miasto się zmienia. Radni klubu przymierza obywatelskiego pozytywnie ocenili na spotkaniu swojego klubu przedstawiony raport o stanie gminy. I w imieniu radnych klubu przymierza obywatelskiego składam rekomendację, abyśmy głosowali za przyjęciem wotum zaufania dla burmistrza miasta w związku z przedstawieniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu Czarneckiemu, czy jeszcze ktoś z Państwa chce wziąć, zabrać głos w debacie? Nie ma chętnych. Pan Burmistrz. Proszę bardzo. Jeśli mogę, ustosunkuję się do dwóch ważnych tematów poruszonych przez pana radnego Czarneckiego. Demografia faktycznie jest niepokojąca i ja wczoraj uczestniczyłem w, tak jak wspomniałem, w zakończeniu roku szkolnego, ostatniego roku szkolnego, a pożegnaliśmy absolwentów gimnazjum, dzisiaj dwóch szkół podstawowych. Z jednej strony jest pewien optymizm, bo panie dyrektorki mówią, że sporo osób wybiera jednak wąbrzeskie szkoły. Z drugiej strony rozmawiając indywidualnie podczas wręczenia czy nagród Nersta, czy nagród burmistrza z uczniami wybitnymi, kierują się niestety poza miasto. I naszym największym wyzwaniem będzie chyba to, żeby u jak największej liczby uczniów
Już dzisiaj, to praca nas czeka już dzisiaj nad tymi dziećmi w podstawówkach rozpoczynającymi edukację, żeby im pokazać, że wybór Wąbrzeskiej Szkoły Średniej jest wyborem dobrym. To się też wiąże z nakładami na oświatę i no, fajnie by było tak naprawdę znaleźć co roku dodatkowy milion, żeby naszą oświatę dofinansować, coraz lepiej uczyć tą młodzież i tak jak wspomniałem, no, wpajać ten pomysł jednak pozostania w mieście, bo dla niektórych dzieci myślę, że z automatu włącza się taki syndrom szkoła poza miastem, szkołą lepszą, średnią. I to chciałbym uznać jako wyzwanie i jako poszukiwanie pomysłu na to, żeby tych młodych ludzi zatrzymywać. Ja też przy każdej okazji tym młodym absolwentom wspominam, że jak już idziecie do tych szkół średnich, później będziecie studiować, to zostawcie sobie furtkę, że może nawet i po studiach do Wąbrzeźna wrócicie. To też jest kolejne wyzwanie dla nas, tak? Ciężka praca nad tym, żeby później tych absolwentów szkół średnich i szkół wyższych ściągnąć. Tworzyć miejsca pracy, tak, atrakcyjne. Ale również budować wizerunek miasta jako miasta przyjaznego, fajnego, dobrego, bo ludzie młodzi dzisiaj też takimi kategoriami operują. I to jest dla nas wyzwanie i myślę, że to będzie wielka praca w najbliższym czasie nad tym. Drugi temat dotyczący demografii seniorzy. Starzejemy się zdecydowanie i to jest kolejna grupa, której bardzo uważnie musimy się przyjrzeć. Grupa wiekowa, ponieważ widzimy, bezrobocie spada, osoby w wieku produkcyjnym sobie zaczynają radzić na tym rynku, ale seniorzy ze swoimi słabymi emeryturami zostają z tyłu, tak? I myślę, że seniorom bezwzględnie musimy poświęcić dużą uwagę. Chcemy wprowadzić kartę seniora, myślimy o jakiejś komunikacji dla seniorów. Będziemy poszukiwali rozwiązań, które spowodują, że tym seniorom będzie się żyło lepiej i może nawet i trochę lżej. Co do finansów i budżetu miasta, oczywiście podzielam to zdanie, że poziom z 2010 roku zadłużenia i dzisiaj poziom podobny, około 20 milionów, jest sytuacją bardzo dobrą i to zadłużenie nie wzrosło. I kolejne wyzwanie przed nami, próbować obniżać to dofinansowanie, bądź go nie pogłębiać. Tak naprawdę najprostszym sposobem na utrzymanie dobrej kondycji finansowej miasta jest realizacja inwestycji z jak największym udziałem środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że przekonuję radnych działaniami tegorocznymi, że ja tak właśnie myślę i też nie zamierzam odejść od tego pomysłu korzystania ze środków zewnętrznych na inwestycje. I ostatnie może moje zdanie. Dziękuję Pani Eleonorze Orczykowskiej za zaufanie i mam nadzieję, że przez swoimi działaniami pokażę, że ta ocena jest możliwa, również pozytywna w roku przyszłym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Martin. Ja może się odniosę do słów kolegi tutaj pana radnego Czarnackiego i temat, który poruszył i pociągnął pan burmistrz Zygnarowski na temat swojego szkolnictwa i demografii i tak dalej. Proszę państwa, no, temat był poruszany w poprzedniej kadencji. Mam nadzieję, że pan burmistrz jak najbardziej temu tematowi się pochyli bardziej. Mówimy o pracy, o to, żeby młodzież nie odchodziła do szkół ponad podstawowych, bo już gimnazjalnych nie będzie. Poza Wąbrzeźnią tylko powstawało, że tak powiem, na terytorium powiatu wąbrzeskiego. No dobrze wiemy, że no, miasto nie, powiedzmy, nie sprawuje tutaj, że powiem, opieką, czy też nad szkołami ponadgimnazjalnymi, ponad podstawowymi, ale no niestety tutaj, jeśli nie będzie powiązania, szkolnictwo zawodowe, ogólnokształcące z przemysłem, no i ze szkołami podstawowymi, to niestety tu nie będzie. Jakie będzie korelacje między nimi, będzie współpracy wielokrotnie przyszedł też i pracownik szkoły zawodowej, czy też tutaj w Komisji Oświaty. Słyszę, że przemysł nie wie dokładnie czasami, co uczą w szkołach zawodowych, nie ma powiązania, tak? Słyszę, że pracodawcy potrzebują pracowników. Z drugiej strony młodzież nie chce tu pracować, bo mówi, że nie ma pracy i jedzie gdzieś dalej, tak? Poza Wąbrzeźnią, czy nawet poza granicę. Więc może tutaj się nad tym problemem w końcu zaczniemy zastanawiać, jak rozwiązać, żeby to powiązanie szkoła podstawowa, szkoła średnia czy tam zawodowa, no i potem przemysł, tak, żeby to było powiązane jedno z drugim. Pracodawcy wiem, że są chętni, no to gdzieś indziej występuje ten problem, tutaj możemy potem rozmawiać oczywiście na komisjach i tak dalej. Może zaprosić starostwo powiatowe, które no, patronuje tym szkolnictwem zawodowym, do jakiejś większej debaty, rozmowy, rozwiązania jakichś problemów. Dalej, jeśli nie będzie mieszkalnictwa, no to też ci młodzi ludzie nie przyjdą tutaj do nas i nie będzie tych nowych, młodych dzieci, nie będzie się rodziło, tak? Oczywiście jestem jak najbardziej za budownictwem mieszkań, bo naprawdę nie ma, patrząc co się dzieje na przykład w sąsiedniej Brodnicy, jakie tam jest tempo wzrostu budownictwa mieszkaniowego, no i też i przemysłu przy okazji.
no to się nie dziwię, że Wąbrze się na tyle też młodych ludzi nie chce osiądzieć, bo jest ciężko z tym mieszkaniem. Oczywiście jestem jak za bardzo za mieszkaniem, za budownictwem nowych mieszkań i tak dalej, ale w rozsądnych oczywiście, przemyślanych miejscach, przygotowanych do tego, a nie byle gdzie powiedzmy, czy ktoś tam ma taki kaprys, że tak powiem. Każdy wie o czym, do czego tutaj pije i co na myśli. Także bardzo się cieszę, że i pan Czarnecki wspomniał o tym temacie, no i pan Grunsz się tym tutaj pochylił. Mam nadzieję, że ten problem będziemy jeszcze się rozmawiać. I wypracujemy jakiś w końcu system, a nie tylko zacząć tylko na rozmowach i że spada liczba mieszkańców Wąbrzeźna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos w debacie? Ja wiem, że dzieje się to po raz pierwszy, więc w przyszłym roku na pewno będziemy bardziej aktywni. A poza tym no, przypominam, że na komisjach rozmawialiśmy na wiele tematów, poruszaliśmy wiele problemów, więc stąd może dzisiaj też nie ma takiej potrzeby, abyśmy wszyscy zabierali głos. Jeżeli nie ma już chętnych do debatowania, to możemy przejść do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. I może przeczytam tekst uchwały. Uchwała nr 9, łamane przez 50, łamane przez 19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018 udziela się wotum zaufania burmistrzowi Wąbrzeźna. I przeczytam uzasadnienie. Mam monitor po raz pierwszy, więc będę raz korzystała z monitora, innym razem może z pisemnym. O, już mam uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Burmistrz Wąbrzeźna przedstawił Radzie Miasta Wąbrzeźno raport o stanie gminy. W związku z powyższym, zgodnie z artykułem 28aa ust. 9, Rada Miasta Wąbrzeźno zobowiązana jest przeprowadzić głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania. Pragnę dodatkowo poinformować, że w sprawie udzielenia burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania Rada podejmuje głosowanie i ważna jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady. Dziękuję bardzo i przechodzimy do głosowania. Jeszcze póki pamiętam, bardzo witam panią Ilonę Czarnecką, panią dyrektor WIK, która dotarła do nas w trakcie posiedzenia. Serdecznie witamy i przechodzimy do głosowania nad udzieleniem panu Tomaszowi Zygnarowskiemu wotum zaufania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. Kto jest przeciw? Także nie widzę. Dziękuję bardzo. Brało udział 14 radnych. Wszyscy głosowali za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, bo to relatywnie ważne głosowanie i tak jak wspomniałem przed przedstawieniem prezentacji, ja mam pełną świadomość, że to wotum dotyczy pracy poprzedniego burmistrza, poprzedniej rady, także w tym miejscu chciałbym, korzystając z kamer, być może nas pan Leszek Kawski ogląda, podziękować za to, że pomógł mi uzyskać to wotum dzisiaj, podziękować za pracę wykonaną w roku ubiegłym na rzecz Wąbrzeźna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do kolejnej części dzisiejszego posiedzenia.
Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do procedury związanej z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego gminy miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018 oraz udzieleniem burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Kolejny punkt to sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wąbrzeźno za rok 2018 oraz informacja o stanie mienia miasta Wąbrzeźno. Drodzy Państwo, pragnę poinformować, przypomnieć, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia naszego miasta w dniu 29 marca 2019 roku. I teraz bardzo poproszę, proszę Pana Burmistrza o przedstawienie powyższego sprawozdania. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podobnie jak w przypadku poprzedniego tematu raportu, również będę się posiłkował z prezentacją. Tym razem być może troszkę więcej liczb, troszkę więcej danych, ale mam nadzieję, że uda się mi przybliżyć również mieszkańcom oglądającym naszą transmisję sytuację miasta na koniec roku 2018. Jakie było założenie, na podstawie czego został przygotowany i przyjęty projekt budżetu na 2018 rok? Była to uchwała nr 34/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 roku. I oczywiście podstawą przygotowania budżetu było ogłoszone przez Ministerstwo wskaźniki do opracowywania planów finansowych na 2018 rok. Jak wyglądał projekt budżetu, czyli ten pierwszy projekt z grudnia 2017 roku. Projekt zakładał dochody miasta w kwocie 57 894 856 zł, w tym planowane dochody majątkowe na kwotę 6 394 856 zł. Natomiast wydatki zakładane były w kwocie 63 894 856 zł. W tym wydatki majątkowe na kwotę 15 290 245 zł. Jak łatwo można policzyć, zakładany deficyt to było 6 milionów złotych i planowany był do pokrycia z kredytu długoterminowego inwestycyjnego. Jak natomiast wyglądało wykonanie budżetu, czyli cały rok? Cały rok, co się wydarzyło w ciągu roku? No w ciągu roku budżet zmieniany był 33 razy i w końcu zarządzeniem numer 0050-152-2018 z 31 grudnia budżet zyskał postać taką. Dochody budżetu miasta to kwota 59 162 344 zł. Jak widać z wykresu trochę powyżej 5%, 5,32% to jest kwota 3 144 861 zł. To właśnie dochody majątkowe. A dochody bieżące 56 017 17 482 zł. Jak natomiast wygląda struktura właśnie dochodów bieżących? Największa część to dochody własne, ponad 27 770 000 zł. Subwencje 9 727 000. Dotacje na zadania zlecone, czyli prawie 15,5 miliona. To 26%, czyli wartościowo druga pozycja po dochodach własnych. Płatności w ramach projektów z udziałem środków europejskich to ponad 3 miliony złotych. I dotacje na podstawie porozumień oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek to kwota ponad 835 tysięcy złotych. Może też krótka historia z ostatnich 4 lat, jak wygląda plan dochodów i wykonanie dochodów na przestrzeni 4 lat. W 2018 roku plan dochodów to 59 990 000, wykonanie 59 162 000. Wykonanie procentowo do roku poprzedniego, czyli wzrost to 104%, ponad 104,5%. Jak odpowiednio lata kolejne, widzimy w 2016 roku wzrost dochodów właśnie istotny, czyli o te 22% względem roku poprzedniego. To jest właśnie start programu 500+, czyli ten duży przeskok w roku z 15 do 16. Później jeszcze do roku 2017
pojawił się pozostała część programu 500+, bo wiemy, że w 2016 on nie wszedł dla całego roku. Jak faktycznie wyglądały wydatki wykonane? Była to kwota 63 170 938 zł, w tym prawie 20%, bo aż 19,77% to wydatki majątkowe. Kwota 12 486 193 zł, a ponad 50,5 miliona to wydatki bieżące. W strukturach wydatków bieżących 38% to właśnie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prawie 20 milionów. Druga pozycja pod względem wartości 35% to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 17 668 tysięcy ponad. Również pozostałe wydatki bieżące to kwota prawie 11 milionów 22%. I podobnie do porównania dochodów, również porównanie wydatków. 2018, tak jak mówiłem, 63 170 tysięcy, prawie 12,5 miliona wydatki majątkowe. Tym razem w kolumnie ostatniej są pokazane procentowy udział wydatków majątkowych. Czyli widzimy, że w tym roku 2018 udział wydatków majątkowych był największy, prawie 20%, w latach poprzednich około 9-11%, w latach 2015 to było ponad 14,5%. No i też widzimy w zestawieniu wydatków majątkowych, że kwota wydatków majątkowych w roku 2018 była prawie dwukrotnie wyższa od średniej z lat, trzech lat poprzednich. Na wykresie widać tą tendencję właśnie wzrostową zarówno po stronie dochodów, zielona linia, widzimy właśnie przeskok 2015 do 2016 i również wzrost wydatków. Widać też w roku 2018, że te wydatki przekroczyły dochody, stąd pojawił się deficyt na poziomie nieco przekraczającym 4 miliony. W dwóch latach kolejnych na koniec roku pojawiała się nadwyżka budżetowa. Inwestycje. Krótko o inwestycjach wspomniałem przy okazji relacjonowania raportu, a teraz może kilka też obrazków dla przypomnienia. Właśnie ulica Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Targowa. 3 362 218 zł. Amfiteatr 4 061 725 zł. To była kwota całej inwestycji. Przebudowa stadionu, która jest w trakcie. Do końca bieżącego roku budowa stadionu zakończy się, o ile nie pojawią się jakieś nieoczekiwane komplikacje. Wiem, że już obecnie trwają przygotowania do wykonywania nawierzchni boiska, nawodnienia, także prace są mocno zaawansowane i postępują zgodnie z harmonogramem robót. I w roku ubiegłym kwota, jaką w budżecie została poniesiona, wprowadzona do budżetu na realizację tej inwestycji 1 400 000, jak wspomniałem, jeszcze 8 milionów do zapłaty w dwóch transzach w roku tym i przyszłym. Ścieżki, tu akurat jest pokazana ścieżka rowerowa przy ulicy Halera, ale pojawiło się sporo więcej odcinków, które, tak jak rozmawialiśmy, inwestycja dobiega końca w roku bieżącym. Wartość ścieżek wybudowanych w roku ubiegłym to 2 132 603 zł i biblioteka. Zdjęcie biblioteki w Bratkach, jak to widzieliśmy na Instagramie, tak się reklamowała nasza biblioteka. Obiekt piękny, żyjący. Dotacja na budowę i nadzór inwestorski przy budowie bibliotek, jak wspomniałem, tak, prawie 1,5 miliona, 1 429 960 zł. Budowa po mostu, jak go tradycyjnie w Wąbrzezie nazwaliśmy, most przejściowy na Jeziorze Zamkowym, 1 122 100 zł. Most wpisuje się w sieć ścieżek rowerowych, jest połączeniem. No, teraz już nie trzeba pokonywać schodów, żeby do mostu się dostać, tylko jest połączony, stanowi połączenie ścieżki rowerowej. Ponownie inwestycje zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, pozwolę sobie ich nie przedstawiać raz jeszcze, bo to są właśnie dokładnie te, które były przedstawione w raporcie. I szereg rzeczy inwestycyjnych, wydatków majątkowych, o których wcześniej nie było mowy.
Są to dokumentacje projektowe ulicy Truskawkowa i Cytrynowa, rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta, czyli również dokumentacja techniczna 50 tysięcy. Dotacje, tak? Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski 50 tysięcy, dotacja na przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo-Pomorskie 318 tysięcy, budowa chodników i prace na betoniarni realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych 180 tysięcy, kamery monitoring prawie 40 tysięcy, inwestycje w szkole numer 2, szkole numer 3, obie inwestycje, przepraszam, szkoły podstawowej numer 3, WCEPTIS, przedszkole miejskie Bajka. Tradycyjnie upiększanie miasta, czyli kosze, ławki, kwietniki, słupki 10 tysięcy i nowa siedziba Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 25 400 zł. Miejski Zakład Usług Komunalnych już jest sąsiadem Biblioteki Miejskiej, dzielą podwórko wspólnie. Myślę, że obie jednostki korzystają ze swojego sąsiedztwa, bądź będą korzystały. Wspomagają się, dziękuję. Deficyt, tak jak wspomniałem w kilku słowach przy wykresie, w roku 2015 był deficyt, czyli pewien brak dochodów względem, przekroczenie wydatków względem dochodów. W dwóch kolejnych latach, w 2016 i 2017, pojawiała się nadwyżka w kwocie prawie 4 milionów w 2016 roku i prawie 2,5 milionów w 2017 roku. I 2018 rok zakończył się ostatecznie deficytem na kwotę 4 milionów 8 tysięcy złotych. Jak wyglądają zobowiązania miasta? Na dzień 1 stycznia, czyli na początek poprzedniego roku budżetowego, to zadłużenie było na poziomie 17 milionów 58 tysięcy. To było około 13,5%. I takie kredyty, takie zobowiązania długoterminowe miasto posiadało. Są kredyty z lat 2008, 13, 15, 14, 2015 i 2014, a terminy spłaty przypadają odpowiednio do lat 2022, 27, 30, 2030, 2030 i ostatni kredyt krótszy do 2019 roku. Zadłużenie historyczne, o którym wspomniał pan radny Czarnecki przy okazji debaty na temat raportu, faktycznie rok 2009 prawie 20 milionów, 10 i 11 faktycznie prawie 23 miliony. Dalsze lata na poziomie około 20 milionów ostatecznie do poziomu 20 milionów 258 tysięcy na koniec roku 2018, co stanowi kwotę, wartość procentową 34,24. Dla zobrazowania tak to wyglądało właśnie na przestrzeni lat 2002-2018, czyli ten poziom około 20 milionów na przestrzeni lat 2011-2018 jest utrzymywany. I drodzy Państwo, podsumowanie, ono też zostało przedstawione w sprawozdaniu, które radni otrzymali, ale może przytoczę główne zdania z tego podsumowania. Rok 2018 zakończył się deficytem w kwocie 4 miliony 8 594 złote 23 grosze i staną wolnych środków 776 954 złote 88 groszy. Planowany kredyt z kwoty 6 milionów zaciągnięto ostatecznie w kwocie 4 milionów 800 tysięcy, co spowodowało, że to zadłużenie na koniec roku procentowo wynosi 34,24%. Podsumowując, rok 2018 można napisać, że najistotniejszymi osiągnięciami są utrzymanie płynności finansowej, terminowa spłata rat kredytów i pożyczek oraz innych płatności, zrealizowanie zaplanowanych w latach wcześniejszych inwestycji. Spłata rat i kredytów, pożyczek realizowane były terminowo, bez konieczności zaciągania kredytu na ich spłatę. Tradycyjnie jak co roku część prac inwestycyjnych oraz robót w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych była prowadzona. Nadzór nad całością zadań w głównej mierze sprawował Miejski Zakład Usług Komunalnych. I w roku 2018 zatrudnienie w Urzędzie Miasta znalazło 75 osób. Było to 47 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, 24 osoby w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz 4 osoby zatrudnione na stażu. Dziękuję. Zachęcam do zadawania pytań i dyskusji. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa zechce zabrać głos w sprawie
sprawozdania. Proszę pan Marcin Lewicki. Panie burmistrzu, wrócił do tego slajdu, tam zadłużenie. Ten wykres z tą taką czerwoną linią, gdzie pan burmistrz. O właśnie, coś więcej mówić na temat tego czerwonego wykresu. Nie słupka, tylko oczywiście tego. O właśnie. To jest, jeżeli mogę to już odpowiedzieć, tak? To jest zadłużenie procentowe, czyli dług w stosunku do dochodu. I widzimy, no, znamy parametr 60%, że to jest takie krytyczne i niebezpieczne zadłużenie dla samorządu, maksymalne. Tu w 2011 roku doszło do poziomu 59,6%. Ono później zaczęło spadać. W tych latach 2015-2017 dość duży spadek procentowy został zaliczony, ale to też w dużej mierze poprzez wzrost dochodów z tytułu programu 500+. Jakbyśmy dzisiaj odjęli, pani skarbnik, jaka wartość jest program 500+? 8 milionów. Około 8 milionów. Program 500+. Jakbyśmy to odjęli z dochodów, czyli z planowanych około 60 milionów zjęli te 8 milionów wprowadzonych do budżetu programem 500+, to zapewne tendencja by była nadal spadkowa, ale aż tak dobrze pewnie by nie było. Niemniej jednak no, linia wykazuje ewidentnie tendencję spadającą, czyli stałe zadłużenie, a rosnący dochód powoduje, że czyli nawet nie pogłębiające się zadłużenie w złotówkach, a rosnący dochód powoduje, że linia procentowa wygląda dla nas coraz bardziej optymistycznie. Myślę, że podsumowując śmiało można powiedzieć, że sytuacja finansowa miasta jest stabilna. Czy od 2011 się znacznie poprawiło? Może patrząc na ten wykres, czy przy zmianie władzy, że tak powiem, w 2011 roku, patrząc na ten wykres? Groźnie to dążyło do roku 2011, a 2011 po objęciu władzy. Myślę, że interpretacja i przyczyny to każdy może sobie gdzieś tam własne wnioski wysnuć. Niemniej jednak no, w tych latach też pojawiła się znaczna intensyfikacja inwestycji realizowanych przy wsparciu unijnym. Także to też pieniądze unijne pozwoliły miastu trochę lepiej realizować i finansować inwestycje. Też nastały tak naprawdę inne czasy, bo zaczęło bezrobocie spadać, sytuacja gospodarcza w kraju zaczęła się zmieniać. No, wnioskiem zapewne jest, że sytuacja się stabilizuje i jest coraz lepsza. No bo tak podobno. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie sprawozdania? Dziękuję bardzo. Nie mamy innych. Możemy zatem przejść do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie zapoznam Państwa z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Rzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia gminy miasto Wąbrzeźno. Odczytam treść tejże uchwały i bardzo proszę Państwa o cierpliwość, ponieważ jestem zobligowana do przeczytania treści uchwały razem z uzasadnieniem. Także troszeczkę chwilę to potrwa, ale tego wymagają procedury. Pragnę też poinformować, że ta uchwała została przesłana radnym 17 kwietnia tego roku drogą elektroniczną, także każdy miał okazję zapoznać się z nią. I czytam teraz treść uchwały. Uchwała nr 11, / S / 2019 składu orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy miasto Wąbrzeźno. Skład orzekający w osobach: przewodniczący składu Aleksandra Kwiatkowska, członkowie składu Robert Pawlicki i Piotr Wasiak opiniują, skład orzekający opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miasto Wąbrzeźno za rok 2018. I teraz przeczytam uzasadnienie. Burmistrz Wąbrzeźna, wykonując dyspozycję
artykuł 267 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedłożył w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2018 rok. Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie, jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień, skład orzekający stwierdza, co następuje. Po pierwsze, Rada Miasta zatwierdziła budżet na 2018 rok po stronie dochodów w wysokości 57 894 856 zł i po stronie wydatków w wysokości 63 894 856 zł, czyli z planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 milionów. W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł po stronie dochodów 59 990 762 zł i 62 grosze, po stronie wydatków 65 990 762 zł i 62 grosze, planowany deficyt, tak jak poprzednio, 6 milionów złotych. Deficyt ten planowano sfinansować środkami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. Powyższe wielkości budżetowe zarówno po stronie planu, jak i wykonania są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań o symbolu RBNDS, RB27S i RB28S. W 2018 roku miasto uzyskało dochody w kwocie 59 162 344 zł i 53 grosze, z czego dochody majątkowe wyniosły 3 144 861 zł i 83 grosze. To jest 5,3% dochodów ogółem. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 98,6%, w tym dochodów bieżących 100% oraz dochodów majątkowych 78,9%. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 046 399 zł 52 grosze. Przy zakładanym planie 3 311 247 zł i 13 groszy. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 727 499 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 129 844 zł 59 groszy, co stanowi 17,8% planu. Główny wpływ na niski poziom osiągniętych dochodów, jak wynika ze sprawozdania, miał brak wpłat dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. W strukturze dochodów stosunkowo duży udział miały subwencje z budżetu państwa, które łącznie stanowiły 16,2% planowanych dochodów ogółem po zmianach oraz dochody własne stanowiące 46,7% planowanych dochodów. Dotacje celowe w planie dochodów stanowiły natomiast 37,1%. Realizacja dochodów za 2018 rok w stosunku do wielkości planu rocznego według źródeł wpływu przedstawia się następująco. Dochody własne 99,2%, subwencja ogólna 100%, dotacje celowe 97,2%. Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 27 773 190 zł i 26 groszy, w tym do najwyżej wykonanych należą. Podatek od nieruchomości 9 407 494 zł i 19 groszy, to jest 99,4% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 585 146 zł, to jest 106,4% planu. Podatek od środków transportowych 269 255 zł 77 groszy, to jest 91,4% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych 495 048 zł i 79 groszy, to jest 97,1% planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego to 2
810 582 zł i 59 groszy, to jest 101,4% planu. Ze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzonego na koniec 2018 roku stan należności wymagalnych wyniósł 5 784 399 zł i 25 groszy, co stanowi 9,8% wykonanych dochodów. Skład orzekający zauważa wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 590 081 zł i 57 groszy. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wynika, że jednostka podejmowała działania w celu ściągnięcia należności wymagalnych poprzez wysyłanie upomnień do dłużników oraz wystawianie tytułów wykonawczych. Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu miasta w wysokości 9 727 310 zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej 8 341 976 zł. Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wyniósł 100%. Natomiast wpływy do budżetu z tytułu dotacji celowych wyniosły 21 661 844 zł i 27 groszy. Środki z tytułu dotacji uzyskano w szczególności na zadania własne, to jest 5 294 617 zł i 79 groszy, to jest 94,2% planu. Zlecone 15 468 191 zł i 25 groszy, to jest 98,3% planu. Realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 64 026 zł i 50 groszy, to jest 85,6% planu. Realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, to jest 80 000 zł, czyli 100% planu. Otrzymamy z funduszy celowych 31 156 zł, 99 groszy, to jest 100% planu. W sprawozdaniu omówiono wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł oraz wyjaśniono przyczyny niskiej realizacji dochodów. Wydatki budżetowe w ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących stanowi 80%, a wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych, 20%. Realizacja wydatków ogółem za 2018 rok wyniosła 63 170 938 zł 76 groszy. To jest 95,7% planu, w tym wydatków bieżących 96% i wydatków majątkowych 94,8%. W zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano po zmianach kwotę 19 452 005 zł i 15 groszy, wykonano 19 097 706 zł i 2 grosze, co stanowi 98,2% planu po zmianach. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 486 193 zł i 87 groszy, co stanowi 94,8% planu rocznego i realizacja ich została omówiona w sprawozdaniu. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w stosunku do planu w granicach 99,4%. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące. W realizacji wydatków za badany okres nie wystąpiło przekroczenie wydatków. W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w sprawozdaniu burmistrza za 2018 rok budżet jednostki zamknął się deficytem w wysokości 4 008 594 zł i 23 groszy wobec planowanego rocznego deficytu w wysokości 6 milionów. Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok wynika, że planowano spłatę zobowiązań w kwocie 1 600 000 zł, którą wykonano w całości. Miasto zabezpieczyło w budżecie środki na realizację w 2018 roku spłat rat zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu. Ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wynika, że na koniec 2018 roku zadłużenie jednostki wyniosło 20 258 000, co stanowi 34,2% wykonanych ogółem.
Przedłożone sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Przyjęty tryb publikacji sprawozdania rocznego zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa. W świetle powyższego skład orzekający postanowił jak w sentencji. I podpisała pani przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kwiatkowska. Dziękuję Państwu za uwagę. I przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie do przedstawienia sprawozdania finansowego. Drodzy Państwo, chcę przypomnieć, że sprawozdania finansowe za ubiegły rok zostały wszystkim radnym przesłane 2 maja 2019 roku drogą elektroniczną. I teraz bardzo proszę Panią Skarbnik, Panią Mariolę Frankowską o przedstawienie tegoż sprawozdania. Wynik wykonania budżetu, tutaj się kwoty kredytu przebijają, może troszkę
innym miejscu, ale kwoty są powtarzające się. Kolejnym sprawozdaniem finansowym jest bilans jednostki zbiorczy dla wszystkich jednostek w tym roku z dodatkową informacją, która obejmuje zasady prowadzenia rachunkowości oraz określa szczegółowe dane finansowe, które nie widnieją w bilansie, a które są właściwie danymi osobowymi. Ten dokument też Państwo otrzymaliście i on jest bardzo szczegółowy, więc tutaj udowodnienie, że coś takiego jest do zapoznania. Suma aktywów i pasywów bilansy to 124 985 892,13 zł. Aktywa trwałe to wartość 122 268 799,37 zł. Obejmują rzeczowe aktywa trwałe 89 594,49 zł. W tym środki trwałe w budowie 2,842,380,76 zł. Należności długoterminowe 1,183,904,96 zł. Długoterminowe aktywa finansowe, udziały w spółkach MZWIK, RTBS i Fundusz Poręczeń Kredytowych do Unii 32,079,500 zł. Aktywa obrotowe to wartość 2,717,092,76 zł. Zapasy 29,199,62 zł. Należności krótkoterminowe 1,813,853,10 zł. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 874,039,84 zł. Aktywa finansowane są pasywami. Tutaj mamy następujące pozycje. Fundusze stanowią 120,871,540,41 zł. Fundusz jednostki 113,145,683,01 zł. Wynik finansowy netto to 7,725,857,40 zł, który jest skutkiem zysku netto w jednostkach na kwotę 43,408,218,41 zł i strat na kwotę 35,682,361,01 zł. Zobowiązania to kwota 4,114,351,72 zł. Krótkoterminowe stanowią kwotę 4,057,963 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw plusów 869,282,41 zł. Zobowiązania wobec budżetów 215,015,13 zł. Są to podatek do urzędu skarbowego, zobowiązania do budżetu państwa z tytułu niesłusznych i nienależnych wypłaconych świadczeń, które są płacone w następnym roku. Zobowiązania wobec ZUS-u 665,640,19 zł. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1,160,577,61 zł. Zostały zobowiązania 32,441,36 zł. To urzędnik zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sumy depozytowe 596,560,88 zł. Fundusz świadczeń socjalnych gospoda 518,225,75 zł. Rozliczenia międzyokresowe 56,388,65 zł. Kolejnym dokumentem jest zestawienie zmian w funduszu jednostki. Fundusz jednostki podziałem porządkową informacyjną, jego podstawową rolą jest informowanie o stanie równowartości majątkowego i obrotowego jednostki, budżetu. Wszelkie dofinansowania z jednostek nadrzędnych zwiększają wartość funduszu, ale jednocześnie otrzymane środki po zadatkowaniu zwiększają stratę jednostki, a ta zwiększa fundusz. Zestawienie zmian w funduszu jednostki pełni rolę techniczną zestawienia obrotów na koncie funduszu jednostki. Typowe zwiększenia to standardowe zapisy przeksięgowania zysku za rok ubiegły 42,013,642,24 zł. Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych w roku 2018 63,170,938,76 zł. Przeksięgowanie środków na inwestycje 5,752,182,188 zł. Przeciwnikowanie wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 266,874,74 zł. Inne zwiększenia 50,487,65 zł. Natomiast zmniejszenia zawierają najczęściej typowe zapisy. To jest przeciwnikowanie straty w roku ubiegłego 34 194
1,1 zł. Proszę, przeksięgowanie zrealizowanych dowodów budżetowych 59 162 344,53 zł. Przeksięgowanie dotacji środków na inwestycje 9 950 658,71 zł. Proszę. Przeksięgowanie wartości sprzedanych i odpłatnych przekazanych środków z planu inwestycji 101 311,80 zł. Inne zmniejszenia 279 486,14 zł. Fundusz jest odpowiednikiem kwoty funduszy klasyfikowanego bilansu. Dobrymy wszystkie zasoby budżetowe, więc urząd gminy, MOPS, szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum, ZUP, poprzez Centrum Profilaktyki. I stanowi 120 871 541,41 zł. Wynik finansowy jest również odpowiednikiem kwoty wyników klasyfikowanego bilansu. Jest to kwota 7 725 857,40 zł. Zestawienie zmian funduszu jednostki nie dostarcza informacji o potencjale jednostki, nie jest to podstawa do strategicznej analizy wskaźnikowej. Fundusz jednostki nie powinien być też podstawą wyrzucania zdolności kredytowej jednostki budżetowej. Pełni on na ten czas dla jednostek samorządu terytorialnego funkcji informacyjnej. Rachunek zysku i strat. Przez rachunek zysku i strat zatwierdza dane efekty finansowe funkcjonowania jednostki w danym okresie sprawozdawczym. Kredyt wyznaczają ujęte sprawozdanie przychody ogółem na 59 857 229,04 zł, w tym z podstawowej działalności operacyjnej 58 536 940,53 zł, które informują o wartości zrealizowanych w okresie sprawozdawczym sprzedaży w kwocie 290 725,63 zł. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 58 246 214,90 zł. Z pozostałej działalności operacyjnej gminy 272 278,91 zł. Z pozostałej działalności finansowej 48 902,50 zł. Ujęte w sprawozdaniu koszty to 52 371,64 zł. Z działalności operacyjnej 51 499,319,79 zł. Ujawniamy w rachunku zysków i strat informacje o kosztach rodzajowych na miesiąc wniosków prowadzonych działalności. Pozostałe koszty operacyjne to 28 367,91 zł. Koszty finansowe 460 866,54 zł. Pozostałe zobowiązania zmniejszające zysk 42 817,40 zł. Ustawa na podstawie przychodów i kosztów zysku 7 725 857,40 zł. Odpowiadająca jest to kwota odpowiedzi w zakresie zysku klasyka koncernu bilansu. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, czy są może pytania do Pani Skarbnik z naszej strony? Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać? Dużo liczb, gubimy się w nich czasami. Ale dziękujemy serdecznie za te dane. Przypominam, że jesteśmy cały czas w trakcie procedury udzielenia Panu Burmistrzowi Tomaszowi Zygnańskiemu absolutorium. I kolejny jakby etap prowadzący do udzielenia tego absolutorium to sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ja tylko chcę poinformować Państwa, że Komisja Rewizyjna odbyła swoje posiedzenie 8 maja 2019 roku. Przedmiotem posiedzenia Komisji była ocena i analiza wykonania budżetu za rok 2018. Teraz poproszę Pana Sławomira Jabłońskiego, aby tak jak ja szczegółowo zapoznał Państwa z dokumentami, które ma przed sobą, a mianowicie Pan Sławomir Jabłoński zapozna nas z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z 8 maja 2019 roku o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Wąbrzeźno za rok 2018 z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z tegoż dnia w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wąbrzeźna za tenże rok i przedstawi opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej. I bardzo proszę Pana Przewodniczącego Sławomira Jabłońskiego o zabranie głosu. Na większości, drodzy Państwo, powtórzę już informacje, które dzisiaj mam, ale jak słyszeliście również, jestem zobligowany do przedstawienia ich pełnej treści.
Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałbrzeźna o wykonaniu budżetu gminy Miasta Wałbrzeźna za 2018 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wałbrzeźnie na posiedzeniu 8 maja 2019 roku zapoznała się ze sprawozdaniem burmistrza Wałbrzeźna z wykonania budżetu gminy Miasta Wałbrzeźna za 2018 rok, sprawozdaniami finansowymi Miasta Wałbrzeźna, informacją o stanie mienia gminy Miasta Wałbrzeźna oraz opinią o regionalnej dobrobytowej w Bydgoszczy na 16 kwietnia 2019 roku. W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Wałbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień burmistrza, po czym stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Miasta Wałbrzeźna budżet uwzględnił zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 59 990 762 zł 62 grosze. Dochody wykonano w kwocie 59 162 344 zł 53 grosze, co stanowiło 98,62% wykonania planu, w tym dochody majątkowe wyniosły 3 144 861 zł i 83 grosze. Planowane dochody własne na kwotę 27 987 902 zł wykonane zostały w kwocie 27 773 190 zł 26 groszy. Stanowiło 99,26% planu. Uchwalony przez Radę Miasta Wałbrzeźna plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 65 990 762 zł i 62 grosze. Wydatki zrealizowano w kwocie 63 170 938 zł i 76 groszy, co stanowiło 95,83% ogółu planu. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie miasta kwotę 13 175 826 zł 35 groszy, co stanowiło 19,97% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 12 486 193 zł 87 groszy, co stanowiło 94,77% planowanych wydatków inwestycji. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 52 814 936 zł 27 groszy. Zrealizowano wydatki w kwocie 50 684 744 zł 89 groszy, co stanowiło 95,47% ogółu planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty 69,48% stanowiły wydatki na zadania własne, a 30,52% wydatki na zadania zlecone. Planowany deficyt budżetu miasta na koniec 2018 roku stanowił kwotę 6 milionów, a wykonanie to deficyt w kwocie 4 milionów 8594 zł. Budżet miasta zamknął się za 2018 rok niedoborem w wysokości 4 milionów 8594 zł. Ze środków budżetu miasta w 2018 roku spłacono ogółem raty z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000, co stanowiło 100% wykonania planu za 2018 rok. W 2018 roku spłacone zostały następujące zobowiązania. 120 000 zł z tytułu kredytu w SPG Toruń z 2015 roku, 200 000 zł z tytułu kredytów w mBank Hipoteczny Warszawa z 2008 roku, 12 000 zł w BS Łowicz z 2014 roku, 480 000 z tytułu kredytów w BGK Oddział Toruń z 2013 roku, 588 000 z tytułu kredytów w BGK Oddział Toruń z 2015 roku, 200 000 pożyczka z 2014 roku, Fundacji EFR WP Warszawa. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2018 roku z tytułu pobranych pożyczek wyniosło. Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych, krótkoterminowych i pożyczek 20 258 000, z czego 1 600 000 kredyt długoterminowy inwestycyjny zaczęty w 2008 roku w mBank Hipoteczny w Warszawie do spłaty w latach 2010-2022 na zadania inwestycyjne. 5,5 miliona kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2013 w BGK Oddział Toruń do spłaty w latach 2015-2027 na spłatę kredytu z lat ubiegłych. 300 tysięcy pożyczka długoterminowa z roku 2014 w EFR WBS Warszawa do spłaty w latach 2015-2019. 1 782 tysiące kredyt długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Łowiczu do spłaty w latach 2016-2030 na zadania inwestycyjne.
2 480 000 kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015 w kwestii BBS Torium do spłaty w latach 2018-30 na zadania inwestycyjne. 3 796 000 kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2015 w BGK Object Torium do spłaty w latach 2015-30 na spłatę kredytu zabudowy. 4 800 000 kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2016 w BS Torium do spłaty w latach 2019-30 na zadania inwestycyjne. Miasto na dzień 31 grudnia 2018 roku nie posiadało zobowiązań wymaganych z tytułu dostaw usług. Miasto na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadało zobowiązania niewymagane w kwocie 2 842 367 zł i 44 groszy, głównie z tytułu wystawiony faktur na kwotę 765 520 zł i 55 groszy w miesiącu grudniu, który termin zaplanowany na styczeń 2019 roku, aby dotyczy zakupu usług pozostałych. Należny w stosunku składek ZUS, FP i podatków w kwocie 824 685 zł i 12 groszy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do 31 marca 2019 roku w kwocie 1 104 431 zł. Łączne zobowiązania miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 20 258 000 zł, to jest zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 20 258 000 zł do wykonanych dochodów w kwocie 59 162 344 zł 53 groszy, stanowią 34,54%. Skutki obniżenia ogólnych stawek podatku za 2018 rok wyniosły 196 277 zł 28 groszy. Skutki udzielonych umorzeń zwolnień z podatku za 2018 rok wyniosły 667 077 zł. W tym umorzenia 11 791. Najwyższe dla podatnika w podatku od nieruchomości osób prawnych 11 146 zł. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta 655 286 zł. W podatkach dokonane w ciągu roku odroczenia i rozłożenia na raty stanowiły kwotę 0 zł. Komisja stwierdza, że płace ZUS i podatki realizowane były w ustawowych terminach i miasto nie płaciło odsetek kar. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w uchwale nr 11 łamane przez S przez 2019 wyraziła 16 kwietnia 2019 roku pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonaniem budżetu za 2018 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za 2018 rok i wystąpienia do Rady Miasta Pogrzeźba z wnioskiem udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Zydlanowskiemu, burmistrzowi Pogrzeźba. Podpisy członków komisji: Sławomir Jabłoński, Małgorzata Biewak, Robert Żurawski. Tamtego dnia Sebastian Kłasiak nie był obecny. To pierwszy dokument jeszcze. Tego samego dnia podpisy uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pogrzeźba dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wniosku udzielenia absolutorium burmistrzowi Pogrzeźba za 2018 rok. Komisja w składzie Sławomir Jabłoński, Sebastian Kłasiak, Małgorzata Biewak, Robert Żurawski. Po podstawie prawnej Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy miasta Pogrzeźba za 2018 rok, ze sprawozdaniem finansowym miasta Pogrzeźba, które obejmuje bilans wykonania budżetu gminy miasta Pogrzeźba za 2018 rok, bilans jednostki budżetowej za 2018 rok, łącznie Urzędu Miasta Pogrzeźba oraz podległych jednostek budżetowych, zestawienie zmian funduszu jednostek za 2018 rok, łącznie Urzędu Miasta Pogrzeźba oraz podległych jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, wariant porównawczy za 2018 rok, łącznie Urzędu Miasta Pogrzeźba oraz podległych jednostek budżetowych, z informacją o stanie mienia gminy miasta Pogrzeźba, uchwała nr 11 łamane przez S łamane na 2019 składu orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Pogrzeźba sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie
mienia miasta opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Miasta Wądrzeźno za 2018 rok oraz wnioskuje do Rady Miasta Wądrzeźno o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wądrzeźna za 2018 rok. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez burmistrza Wądrzeźna, to jest sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Wądrzeźno za 2018 rok, sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Wądrzeźno, które obejmuje bilans wykonania budżetu Gminy Miasta Wądrzeźno za 2018 rok, bilans jednostki budżetowej za 2018 rok, zestawienie zmian funduszy jednostki za 2018 rok, rachunek zysków i strat w latach porównawczych za 2018 rok, informacja o stanie mienia Gminy Miasta Wądrzeźno, uchwała nr 11, łamane przez FES przez 2019, składy orzekającej nr 14 Regionalnej Izby Obrony Gminy Goszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii przedłożonej przez burmistrza Miasta Wądrzeźno sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta oraz wysłuchanie ustnych wyjaśnień burmistrza, komisja rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu składa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje udzielenie absolutorium burmistrzowi Wądrzeźna za 2018 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzielenie absolutorium 3 głosy, przeciwko 0, wstrzymało się 0. W głosowaniu wybrało 3 członków Komisji Rewizyjnej. Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały Radzie Miasta Wądrzeźna powierza się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpisane z powodu diagnostyki mogę zabierać Robert Żurawski. I ostatni dokument, Szanowni Państwo, uchwała nr 8, łamane przez KL, łamane przez 2019, skład orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wądrzeźna za 2018 rok. Po podstawie prawnej skład orzekający w osobach. Przewodniczący składu Aleksander Kwiatkowska, członkowie składu Robert Pawlicki, Piotr Łasiak. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wądrzeźna w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2018 rok. Uzasadnienie. Na podstawie przedstawionych przez burmistrza Wądrzeźna dokumentów, to jest sprawozdań statystycznych i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał uchwałę nr 11 przez test przez 2019 dnia 16 kwietnia 2019 roku i opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie. Skład orzekający, badając przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi Wądrzeźna absolutorium, stwierdza, że spełnia on wymogi formalne prawne i merytoryczne. Wniosek Komisji wraz z uzasadnieniem został podpisany przez upoważnione osoby, przekazany przez przewodniczącą Rady Miasta. Wniosek sprecyzowano po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdaniem oraz informacją o stanie gminy jednostki. Komisja wydała stanowisko na podstawie kryteriów związanych bezpośrednio z oceną wykonania budżetu miasta za rok sprawozdawczy. W związku z powyższym orzeczonej sentencji. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Aleksandra. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. I przechodzimy teraz do podjęcia dwóch bardzo ważnych uchwał. Co prawda tak czuję, że już przydałaby się przerwa, ale przerwiemy pewien tok, więc ja myślę, że te 5 minut jeszcze wytrzymamy. A mianowicie jest to uchwała numer 9. Łamane przez 51, łamane przez 19 Rady Miasta Wądrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wądrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wądrzeźno za rok 2018. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Wądrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wądrzeźno za rok 2018. I teraz uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 maja następującego po roku budżetowym. Organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym. Tak brzmi treść uchwały razem z uzasadnieniem i proszę bardzo, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem powyższej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do podjęcia kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 9, łamane przez 52, łamane przez 19 Rady Miasta Wałbrzyźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Wałbrzyźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy miasta Wałbrzyźno za rok 2018. I możemy stwierdzić, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za tenże rok, ze sprawozdaniem finansowym gminy miasta Wałbrzyźno za 2018 rok, który obejmuje bilans wykonania budżetu jednostki samorządu, bilans jednostki budżetowej, zestawianie zmian funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki. Także po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia gminy miasta Wałbrzyźno, z uchwałą nr 11 łamane przez S łamane przez 2019 składu orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez burmistrza Wałbrzyźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy miasta Wałbrzyźno oraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałbrzyźno z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wałbrzyźna za 2018 rok, z uchwałą nr 8 KR łamane przez 2019 składu orzekającego nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Wałbrzyźna za rok 2018 i z uchwały wszystko czytałam. Uchwała nr 8 łamane przez KR łamane przez 2019 składu orzekającego. To czytałam, tak? To już gdzieś mi uciekło. Uchwala się, co następuje. Udziela się burmistrzowi Wałbrzyźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy miasta Wałbrzyźno za rok 2018. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz proszę o głosowanie nad tą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały dotyczącej absolutorium? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. I mamy wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem powyższej uchwały, a więc stwierdzam, że i ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dotyczy ona udzielenia panu burmistrzowi absolutorium. Dziękuję państwu bardzo. I teraz proszę o powstanie. Panie burmistrzu, ja w imieniu wszystkich radnych gratuluję panu uzyskania absolutorium. Życzę dalszych sukcesów w kierowaniu miastem i trafnych decyzji prowadzących do jego rozwoju. W jakim jesteśmy miejscu historycznym, wszyscy widzimy,
Natomiast co nas czeka? Mamy nadzieję, że pan burmistrz niedługo przedstawi nam swoją wizję dotyczącą rozwoju naszego miasta, a my będziemy w tej wizji oczywiście aktywnie postaramy się aktywnie uczestniczyć. Także gratulujemy serdecznie i życzymy naprawdę wielu pomysłów na Wybrzeźno, ponieważ mieliśmy na to szczęście, że władze dbały o rozwój naszego miasta i kiedy poruszamy się po naszym kraju, to widać, jak takie małe miasteczka mogą naprawdę wyglądać, kiedy ta władza jest daleko od mieszkańców. Natomiast ci, którzy przyjeżdżają do Wybrzeźna, są zachwyceni stanem naszego miasta, pomimo, że ten budżet nie jest najwyższy i mam nadzieję, że ten rozwój będziemy pomagali panu, aby to miasto rozwijało się dalej. Także serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesu. Szanowni Państwo, to ja chyba pozwolę sobie coś powiedzieć, ale kwiatów nie odkładam, bo ładnie mi z nimi. Proszę Państwa, mam pełną świadomość, że to jest pewien duży kredyt zaufania i tak naprawdę mam też świadomość, kto na to absolutorium dzisiaj zasługuje i kogo oceniamy i jaką pracę, jaki budżet rozpatrujemy, ale niemniej jednak bardzo się cieszę, że tą decyzję podjęliście Państwo jednogłośnie. Jest to dla mnie ważna chwila i coś wielkiego i mam świadomość, co przede mną, co, jakie wyzwania na nas czekają i dołożę wszelkich starań, żeby, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, żebyśmy przyszło roczne absolutorium oceniali siebie wspólnie, żebyśmy czuli, że te decyzje, które podejmujemy, są nasze. Owszem, ja mogę mieć pewne pomysły, ale mam nadzieję, że już Państwo doświadczacie tego i przekonujecie się, że nie staram się podejmować decyzji zza biurka jednogłośnie, tylko włączam Was w wiele dyskusji i rozmów. Tak, my podjęliśmy decyzję, jakie drogi budujemy w przyszłym roku. My zdecydowaliśmy, jaką ścieżkę rowerową będziemy budować i postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom co do współpracy ze mną i sam nie zapomnieć też w pewnym momencie, że tą współpracę deklaruję, bo to jest też trudne i wiem, że rutyna zjada. Co do wizji i pomysłu na miasto, oczywiście tak, ja swojej wizji nie ukrywam, ale pewnie spotkamy się kiedyś i poświęcimy jakieś większe spotkanie, żeby o tych naszych planach najbliższe 4 lata porozmawiać. Dziękuję bardzo, kwiaty są piękne i jeszcze raz dziękuję za to jednogłośne głosowanie. Dziękuję bardzo. Nasze podziękowania kierujemy także do pani Mariony Frankowskiej, pani skarbnik miasta. Przez te pół roku dzieliła się pani z nami swoją ogromną wiedzą na temat finansów miasta, na temat konstrukcji budżetu. I muszę przyznać, że tak jak z budżetem domowym radzimy sobie nieźle, tak myślę, że wielu z nas miałoby jakiś tam problem z tym, żeby realizować budżet miasta tak sprawnie, jak robi to pani Mariola Frankowska. Także bardzo dziękujemy jej szczególnie za to, że o tak trudnych sprawach, o tych drobnych liczbach mówiła nam z taką lekkością, że z przyjemnością na komisjach tego słuchaliśmy. Z początku byliśmy przerażeni, muszę się przyznać,
ponieważ no, cyfry są zawsze czymś trudnym, ale dzięki Marioli te cyfry stały się dla nas bliskie, a będą na pewno jeszcze bliższe, kiedy spotkamy się znowu za rok. Także serdecznie dziękuję i życzę sukcesów w pracy dalszych i współpracy z nami oczywiście. Dziękuję bardzo Pani Marioli. Ja ze swoją przyjemnością przyjmuję te kwiaty, bo są piękne i dziękuję w imieniu całego mojego zespołu, bo jest nas prawie 20, jest to ciężka, wytężona praca, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, na cyfrach i ciągle obrabiamy te papierki i czasami nie do końca jesteśmy mili z tego tytułu, więc z góry przepraszam za to, że są czasami problemy, ale finalnie wszystko się układa, pasuje, także dziękuję bardzo. My także dziękujemy. Ja mam jeszcze jedne kwiaty i tak jak pojawiało się dzisiaj w dyskusji, kwiaty, które dostałem tak naprawdę dwóch ojców, jeden może większy, drugi mniejszy, sukcesu i tego absolutorium, ale tak naprawdę właśnie to pani skarbnik przez cały rok przebrnęła niezmiennie jako jedna osoba na tym stanowisku i to wyszła i wcześniej mojemu poprzednikowi i później mnie. Także pani skarbnik, ja dziękuję za to, że ten poprzednio zeszłoroczny budżet udało nam się zakończyć, że udało nam się rozpocząć nowy budżet i dziękuję, że przyjmuje pani z uśmiechem na ustach moje czy nasze nowe pomysły i oczekiwania co do budżetu i odnajdywania środków i zaspokajania potrzeb mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo. Ja myślę, że teraz 5-10 minut przerwy, dobrze, żebyśmy odetchnęli 10 minut przerwy i przechodzimy do drugiej części już. Bardzo krócej. Proszę Państwa, po tej krótkiej przerwie wznawiam obrady 9 sesji 8 kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 19 czerwca 2019 roku. Przystępujemy do kolejnych punktów porządku posiedzenia tejże sesji. A mianowicie do podjęcia 6 uchwał. Informuję, że wszystkie projekty uchwał wniesione na 9 sesję Rady Miasta zostały omówione i pozytywnie zaopiniowane podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji 17 czerwca 2019 roku. I przeczytam teraz treść pierwszej uchwały. Uchwała nr 9, łamane przez 53, łamane przez 19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030. I poproszę Pana Burmistrza o krótkie omówienie. Szanowni Państwo, proponowane zmiany w WPF-ie dotyczą przede wszystkim załącznika przedsięwzięcia. I tutaj wprowadzana jest korekta projektu pod nazwą rewitalizacja zdegradowanych części miasta. W wyniku sporządzenia ostatecznych kosztorysów i przesunięcia kwot wydatków z 2020 roku na 2021 proponuje się właśnie dokonanie takich zmian, czyli zwiększenie o kwotę 223 166 zł wydatków w roku 2019 i kwotę 2 milionów złotych, przesunięcie wydatków z 2020 roku na 2021. Ponadto w związku z realizowanymi pracami związanymi z przebudową obiektów sportowych stadionu MK Sunia oraz pracami dodatkowymi proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 59 248 zł w 2019 roku i 58 070 zł w 2020 roku. Zmienia się również przedsięwzięcia dotyczące projektów dróg i wprowadzenie wydatków w kwocie 45 510 zł i w konsekwencji dołożenia dodatkowych zadań drogowych wzrost wydatków w 2020 roku na realizację zadań przebudowy dróg gminnych na kwotę 2 556 000.
Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków na zadanie ścieżki pieszo-rowerowej alternatywa dla komunikacji samochodowej o kwotę 15 380 zł. To jest konsekwencja w 2020 roku, to jest konsekwencja pojawienia się możliwości pozyskania dodatkowej dotacji na budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej i wspólnie z radnymi ustaliliśmy, że ten odcinek może to być odcinek właśnie na ulicy 750-lecia i Dantyszka, czyli połączenie istniejących ścieżek z osiedlem TBS. I jednocześnie z planu wydatków na rok 2019 przesunięcie na rok 2020 dotacji na budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi 548, to jest droga wojewódzka. Jak wiecie Państwo, pojawiły się komplikacje na budowie i wiemy, że w tym roku, zresztą o to z takim pisem wystąpił Pan Marszałek, że w tym roku nasza dotacja w kwocie 147 456 zł nie zostanie przekazana Marszałkowi. Planowany termin przekazania tej dotacji to rok 2020, pod warunkiem, że ruszą prace i droga będzie przebudowywana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Także nie widzę. Dziękuję bardzo. I mamy wyniki głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję bardzo. I kolejna uchwała. Uchwała numer 9, łamane przez 54, łamane przez 19. Rady Miasta Wągrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. I ponownie proszę Pana Burmistrza. Szanowni Państwo, rozpocznę może od zdania, które w uzasadnieniu jest na końcu. Zmianie nie ulega deficyt, czyli proponowane zmiany w budżecie miasta nie powodują zmiany poziomu zadłużenia. A główne kwoty, które proponuje się w niniejszej zmianie, to zwiększenie dochodów w Urzędzie Miasta łącznie o kwotę 37 262 zł. W tym z tytułu wpływów z usług, rozliczenia między jednostkami telefonów, wpłat inwestorów za wodę, ścieki, energię oraz 20 tysięcy z tytułu odszkodowań i rozliczeń z biblioteką. Zwiększenia dochodów z tytułu wieczystego użytkowania o kwotę 71 tysięcy, głównie z tytułu wpływów w zaległości z ubiegłego roku. A po stronie wydatków, zmniejszenia wydatków o kwotę 147 456 zł, to jest ta kwota dotacji dla Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego właśnie na ścieżkę rowerową przy drodze wojewódzkiej 548. Zwiększenie wydatków na projekty czterech dróg, może chwileczkę tutaj się zatrzymam, to jest kwota 45 510 zł i na posiedzeniu wspólnym komisji ustaliliśmy, że spróbujemy we wrześniu o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożyć wnioski na dofinansowanie dróg ulicy Legionistów, przebudowy ulicy Legionistów i ulicy Generała Halera wraz z Żeromskiego. Dlaczego akurat te drogi? Ponieważ one potencjalnie wpisują się w program i teoretycznie mają szansę na uzyskanie dofinansowania. Gdybyśmy uzyskali dofinansowanie na poziomie przynajmniej 50%, to będziemy rozważali budowę tych dróg w trybie dwóch kolejnych lat. I do projektów, które zostaną opracowane, pojawiają się jeszcze ulice Jeziorna i Budowlana. One w naszym harmonogramie opracowanym wspólnie z Radą Przebudowy Dróg pojawiły się jako drogi priorytetowo wskazane do przebudowy, czyli Jeziorna, Budowlana też zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Jednak przy tych drogach Jeziorna i Budowlana należy przewidywać ich realizację z środków własnych bez możliwości dofinansowania, bo no, w naszej ocenie nie wpisują się do Funduszu Dróg Samorządowych, aczkolwiek nie wykluczamy, że spróbujemy je o dofinansowanie złożyć. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na przebudowę dachu w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 100 tysięcy złotych. Po rozstrzygniętym przetargu takie oszczędności się pojawiły. Firma
No, mamy od dzisiaj wakacje, czy od jutra wakacje, więc firma lada moment pojawi się na placu budowy. Też istotne może wydatki, zwiększa się wydatki w szkole podstawowej nr 3 o kwotę 95 tysięcy. To jest 75 tysięcy na wymianę parkietu na sali gimnastycznej. Niestety parkiet nie nadaje się do dalszego użytku. Może wytrzyma jeszcze miesiąc, może dwa, ale od września natężenia większego prowadzenia zajęć nie wytrzymał. I zwiększa się o 20 tysięcy kwotę na zaplanowane już w szkole wymiany podłóg w dwóch salach przedszkolnych. Bo kwota, którą szkoła posiadała, było 35 tysięcy, ale z rozeznań i zapytań cenowych wynikło, że potrzebne jest aż 55 tysięcy. Oczywiście zapewnienie tych środków, tego 95 tysięcy dla szkoły podstawowej nr 3 wiąże się głównie z oszczędnościami na dachu w szkole podstawowej nr 2, także cieszymy się, szczęśliwie udało się na to środki znaleźć. Również zwiększa się wydatki inwestycyjne w szkole podstawowej nr 2 o kwotę 16 tysięcy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowego, kolejnego oddziału przedszkolnego, który od września się pojawi. I chyba z głównych wydatków to by były wszystkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy byli za przyjęciem powyższej uchwały. Także stwierdzam, że uchwała została decyzją Rady przyjęta. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała nr 9/55/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku. Tak, i poproszę pana burmistrza o kilka słów. Szanowni Państwo, Wąbrzeski Dom Kultury zarządza terenem amfiteatru, wokół amfiteatru również plaży i aby stworzyć miejsce okazjonalne wykorzystywane do kąpieli należy podjąć uchwałę. Takie w uchwale przedstawione zostały dane współrzędne geograficzne, miejsca, termin jego wykorzystywania, załączniki graficzne są. Organizatorem tego kąpieliska będzie właśnie Wąbrzeski Dom Kultury. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez właściciela wody Wody Polskie, właściwą Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Wąbrzeski Sanepid. I w związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Zatem przechodzimy do podjęcia tej uchwały. Kto z Państwa jest radnym? Jest za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Także nie widzę. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało 14 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem tejże uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję i przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 9/56/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Wąrzeźnie na lata 2018-2021. I proszę Pana Burmistrza także o krótkie omówienie. Szanowni Państwo, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji realizuje swoje zadania inwestycyjne w oparciu o wieloletni plan rozwoju i modernizacji. W związku z zaistniałą sytuacją awarii, konieczności dokonania pewnych przebudów wynikających z planów inwestycyjnych w zakresie budowy dróg przez miasto, Miejski Zakład Energetyki, Pan Prezes wystąpił do Rady z wnioskiem o zaakceptowanie zmian w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci. Wymienię może w kilka tych punktów najistotniejszych, które pojawiają się w planie na rok bieżący. Jest to zakup i montaż pompy głębinowej w studni nr 7 w ujęciu wody przy ulicy Kęczyńskiego, to jest kwota 7 tysięcy. Jest przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Pięknej i Kwiatowej w Wąbrzeźnie, kwota 353 tysięcy, wstępnie planowany na rok przyszły, ale w związku z tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie i ulicę Piękną i Kwiatową chcemy przebudować do końca czerwca przyszłego roku. W tym roku nastąpiła konieczność przebudowy infrastruktury. W branży kanalizacyjnej pojawia się przebudowa przepompowni ścieków w ulicy Kruczej. Tu jest kwota zwiększona, bo już w poprzednim planie kwota była 34 tysięcy, w tej chwili jest 53 tysiące. Mamy nadzieję również, że ta przebudowa właśnie przepompowni przy ulicy Kruczej rozwiąże problem awaryjnego przelewu, który pojawiał się do Jeziora Zamkowego. I pojawiają się również w wydatkach na rok bieżący modernizacje tłoczki ścieków P1 i P2 odpowiednio przy ulicy Chełmińskiej i 1 Maja. Te wydatki są po 25 tysięcy zł każda z przepompowni. Myślę, że to chyba były główne zadania objęte zmianami, tak? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Zatem przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Czy ktoś jest przeciw? Także nie widzę. I po raz kolejny w głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy radni głosowali za podjęciem tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I kolejna uchwała. Uchwała nr 9/57/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2020-2023. I po raz kolejny proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Szanowni Państwo, Rada na ostatnim posiedzeniu wspólnym komisji wszystkich komisji zaproponowała, aby w skład komisji do spraw wyboru ławników weszły, czy w składzie zasiadły osoby pani Dorota Stępska, sekretarz miasta, pani Małgorzata Biewald i Beata Wiśniewska, radna, i Jarosław Niedwała, pracownik do spraw obsługi rady. Taka komisja jest niezbędna do powołania w celu wyłonienia ławnika reprezentującego w sądzie rejonowym w Wąbrzeźnie. Do spraw orzekania nieletnich. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
I po raz kolejny w głosowaniu brało udział 14 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem tej uchwały, więc stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I ostatnia uchwała w dniu dzisiejszym. Uchwała nr 9, łamane przez 58, łamane przez 19 Rady Miasta Nowobrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Nowobrzeźno do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Galbud Spółka z OO. I proszę pana burmistrza dzisiaj po raz ostatni już o zabranie głosu. Dziękuję. Szanowni Państwo, ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wskazuje, że gminie przysługuje prawo wprowadzenia swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej. W tym przypadku chodzi o TBS Galbud. I w związku z tym, że umowa spółki również przewiduje jednego przedstawiciela gminy, proponuje się, aby tym przedstawicielem została pani Marzanna Wiśniewska, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej. Posiadanie swojego przedstawiciela w Radzie, w Radzie Nadzorczej, no może dać nam zwiększyć wgląd w rozwój właśnie tego budownictwa społecznego i prawidłowość stosowania przez spółkę procedur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do głosowania ostatniej uchwały. Kto z pań uchwałych radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Widzę. Dziękuję bardzo. I podaję wyniki głosowania. Po raz kolejny w głosowaniu brali udział wszyscy obecni radni, czyli 14. Wszyscy głosowali za przyjęciem powyższej uchwały. Więc stwierdzam, że została ona przyjęta. Dziękuję bardzo. Mieliśmy dzisiaj dość wyczerpujący porządek obrad, ale przed nami jeszcze interpelacje. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś tak dzisiaj przygotował interpelację, to proszę o zgłaszanie. Pani radna Eleonora, od czego proszę? Ja mam dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja. Uprzejmie proszę o zweryfikowanie stanu bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Matejki z ulicą Żeromskiego. Na skrzyżowaniu tym związku z udzieloną widocznością przewodniczącym do policji w trakcie. Ostatnia kolizja miała miejsce 13 sierpnia. Od Żeromskiego, szczególnie widocznie od Żeromskiego się idzie. Dni targowe jest tam. A druga interpelacja w imieniu mieszkańców ulicy Siedmiucza zwracam się z prośbą o zainstalowanie oświetleń na szynach roku numer 5 przy ulicy Siedmiucza. Teren ten praktycznie nie jest w ogóle oświetlony, a jest to jedna z nielicznych naszych ośrodków miasta. Poza tym dzienne zakątki naszych osiedla sprawiają na zgłoszenie i brak poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Barta Wiśniewska. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, panie i panowie radni. W związku z licznymi zgłoszeniami, jakie wpłynęły do Stowarzyszenia Wąbrzeskie SOS dla Zwierząt, w których klienci targowiska miejskiego w Wąbrzeźnie wyrażali zaniepokojenie i oburzenie co do warunków, w jakich odbywa się handel zwierzętami, a także na podstawie poczynionych obserwacji przez członków Stowarzyszenia, składam interpelację dotyczącą zmiany uchwały określającej regulamin targowiska Mój Rynek w zakresie unormowania zasad dotyczących handlu zwierzętami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzasadnienie. Regulamin targowiska nie obejmuje wytycznych co do handlu, transportu i przetrzymywania zwierząt będących przedmiotem sprzedaży. Ja tylko chciałabym zaznaczyć, że właśnie nie składam interpelacji z powodu wpłynięcia dzisiaj listy odpowiedzi na skargę mieszkańca dotyczącą awarii właśnie w zakładzie przepompowym. Także zapoznam się z tą sytuacją i poinformuję, jak zostało przyjęte od listu wyjaśnienia. I druga sprawa to
interpelacja miała dotyczyć przebudowy chodników na ulicy Pod Zamcze, ale udało się przekonać mieszkańców, by złożyli projekt do budżetu obywatelskiego i jeśli uzyska poparcie, tak, to po prostu ta interpelacja nie będzie konieczna. Jeśli już mogę w tym miejscu powiedzieć, to też chciałabym namówić mieszkańców miasta, również jestem inicjatorką spotkania w sprawie budżetu obywatelskiego w poniedziałek 24 o godzinie 18. Osoby odpowiedzialne i znające się na tym pomogą, wyjaśnią w kawiarence na rynku w tej sprawie. Dziękuję. No. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Interpelacji nie widzę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie do wolnych głosów i wniosków. Proszę bardzo. Czy są jakieś wolne głosy, wnioski? Nie ma? Jest pani radna Małgorzata Bielek, proszę. Ja po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy chciałabym takie bardzo króciutkie wnioski na przyszłość. Oczywiście będziemy pracowali nad rozwojem i polepszaniem jakości życia w mieście, ale chciałabym po pierwsze w punkcie takim, gdzie pojawia się informacje o nasadzeniach na przyszłość, poddać taką propozycję, by uwzględniać w tych nasadzeniach drzew i krzewów drzewa miododajne i nektarodajne, tak by służyły one żywotowo. Podobnie łąki i może ograniczenie koszenia traw, gdzie jest to możliwe i zakładanie łąk, tak jak już ma to miejsce w niektórych punktach naszego miasta, na przykład jest taka łąka lawendowa przy ulicy Grudziąckiej. Pojawiła się łąka z różnorodnymi kwiatami też na rogu ulicy 750-lecia na pewno. I w związku tutaj z tym raportem jeszcze takie wnioski, aby zadbać o jakby konieczność zbierania tych zaległości podatkowych od różnych podatników i w punkcie ostatnim tej strategii, tego raportu mamy strategię, tutaj jest też wymieniona opieka nad seniorami, nazywa się 75+ i tak żebyśmy nad nią jeszcze też mogli popracować. Mam jeszcze pomysł dla biblioteki, mianowicie w ramach takiego mojego pomysłu nieodkrywczego, może czytanie w każdych warunkach, czy można byłoby otworzyć w budynku amfiteatru z drugiej strony oraz na przykład kawiarence na rynku, taki stolik, punkt, gdzie byłyby wykładane książki na zasadzie weź przeczytajmy i odłóż. Bo wiem, że takie książki w bibliotece są, a może też ułatwiałoby przebywanie w tych miejscach. I ostatnia rzecz dotyczy fontanny na jeziorze, tej kolorowej, czy wieczorami kolorowej. Czy moglibyśmy ustalić jakieś godziny, tak żeby ona pracowała na weekendy, przez cały czas to nie było włączone w jakichś, to dla mnie niewiadomych godzinach, ale może powinnam się w tym względzie dowiedzieć. Jeszcze jedno, przepraszam, mówiłam, że ostatnie. Sprawa drzewa klonu na ulicy Kasztanowej, gdzie od mieszkańców mam taką informację, że został podjęty została wydana zgoda na jego wycięcie. Chciałam zapytać, dlaczego? Jeśli jest to zdrowy przykład.
Dziękuję bardzo. Fragment pani wystąpienia dotyczył raportu, także tak na przyszłość to proszę w określonym momencie, jak była debata nie, raportu, dobrze? To, ja przepraszam, to by dotyczył raportu na przyszłość, także ja go studiowałam i to były uwagi na przyszłość, nie dotyczyły przyszłości. Aha, poprzedniego roku. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chce się odnieść teraz? Tak, proszę. Co do nasadzeń, faktycznie myślę, że pani kierownik Wydziału GK odnotowała i kwestie gatunków jak najbardziej można rozważać. Kwestie łąk kwietnych. Jesteśmy w trakcie pracowania właśnie pierwszego zlecenia na zaprowadzenie takiej łąki w okolicach ulicy, właśnie skrzyżowania 750-lecia Żwirki i Wigury. Nie są to wbrew pozorom tanie rozwiązania, bo to wydawałoby się, że to jakaś łąka dziko żyjąca, to jest mieszanka określonych traw, około 3000 będzie założenie takiej łąki kosztowało. Zobaczymy jedna, być może w przyszłości kolejne. Wpływają sygnały też właśnie, żeby zwiększyć nasadzenia i rośliny, które gdzieś tam owadom pozwolą trochę zwiększyć swoją intensywność i populację. Co do seniorów, ja też rozmawiałem już z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że zależy mi na tym i pewnie w drugim półroczu tego roku moglibyśmy się oczywiście wspólnie zająć polityką senioralną w Wąbrzeźnie. Tak, starzejemy się, o tym co rozmawialiśmy dzisiaj kilkakrotnie, więc powinniśmy podjąć zdecydowane działania i sobie wytyczyć też pomysły. Co do czytelni plenerowych, przyłączam się do apelu. Pani dyrektor chciałaby coś powiedzieć, proszę bardzo. Tak jak pani radna wspomniała, to nie jest jakiś tam bardzo nowy pomysł. My co roku robimy takie akcje crossing book, czyli uwalnianie książek. Też na naszych różnych piknikach, festynach też to robimy. A jak się pojawiła informacja na profilu pana burmistrza o zabawkach, to od razu właśnie pomyślałyśmy o tym, żeby też się pojawiły fajne skrzynki kolorowe na plaży i właśnie w tym ogródku, czy tam kafejce na rynku, do których, no bo na stoliku owszem one są, ale później trzeba je jakoś chować, prawda? Więc jakby były te skrzynki do zabawek jakichś tam mniejszych, to również do książek. I jestem już umówiona z panem burmistrzem, zastępcą panem Czcińskim na wtorek i właśnie też ten pomysł chciałam przekazać, że jak będą robione te skrzynki do zabawek, to zresztą nawet nie do zabawek, my tam też trochę zabawek zawsze włożymy, ale mamy zawsze taki zestaw zbędny, że tak powiem, i dla dzieci, i dla dorosłych takich książek, co czytelnicy przekazują. My już ich nie wpisujemy, ponieważ te tytuły mamy, no więc właśnie. I tam również będą nasze reklamówki, zachęcające również do przyjścia, do zapisania się, do korzystania z większych zbiorów. Także jak najbardziej dziękuję bardzo i my już o tym też myślałyśmy. I jeszcze chciałabym skorzystać z okazji. Oczywiście gratulujemy w imieniu tutaj Instytucji Kultury uzyskania absolutorium panu burmistrzowi. No i wierzymy głęboko w to, że dalej będzie pan nas wspierał w naszych pomysłach, inicjatywach, a zwłaszcza jeśli chodzi o tą kulturę wyższą, bo zawsze z tym jest najtrudniej. No i też finanse są potrzebne. I właśnie chciałabym państwa zaprosić, ponieważ jest taka okazja, że jest akurat sesja, wszyscy radni są, więc bardzo miło, że mogę osobiście zaprosić na 28 czerwca na spotkanie, kolejne spotkanie z nazwiskiem z wysokiej półki, mianowicie panem Krzysztofem Roziewiczem. Bardzo znany dziennikarz prasowy, medialny, korespondent wojenny. No co on jeszcze? Ach, przede wszystkim był ambasadorem przez wiele lat w Nepalu, w Japonii, w Chinach, w Sri Lance, także no i jego świetny sposób takiej pięknej erudycji, z jaką potrafi opowiadać, przedstawi nam właśnie pracę dyplomaty, dziennikarza. Niektórzy w naszym kraju twierdzą, że jest to drugi dziennikarz po Kapuścińskim, także cieszę się, że udało mi się go sprowadzić do Wąbrzeźna, a mam nadzieję, że będzie tu się
bardzo dobrze czuł i to spotkanie będzie troszeczkę takie sentymentalne dla niego, ponieważ od jakiegoś czasu rodzinnie jest też związany z Wąrzeźnem. 28 czerwca o godzinie 17:00, proszę się nie bać upału, sala klimatyzowana, serdecznie zapraszam. Dziękujemy Pani Dyrektor serdecznie. To rozumiem, że to jest... No i jeszcze były dwa pytania Pani Biewald, do których bym się... Proszę. Były dwa pytania Pani Biewald. Fontanna na jeziorze. Ustalę z pracownikiem odpowiedzialnym za uruchomienia i się skontaktujemy w tej sprawie. Myślę, że to teraz byłoby utrudnione. A klon na ulicy Kasztanowej. Czy Pani kierownik GK wie konkretnie, o jaką decyzję chodzi i przypadek? To zapraszamy ewentualnie po sesji i ustalimy. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, w ostatniej sesji rozmawialiśmy na ulicy Mickiewicza o tej kamerze, monitoring miejski na urzędzie gminy Ryński. Teraz już razem. Coś więcej można od poprzedniej sesji się dowiedzieć, czy ta kamera tam w końcu się pojawi, powróci? Wiem, że komendant jest komendant. Czy komendant właśnie coś w tej sprawie? Tak, jeszcze jedno tylko pytanie, bo tutaj Pani Radna Piewal mówiła o wizji, słowo padło. Ja mam takie pytanie, oczywiście nie teraz nie oczekuję odpowiedzi, ale może w okresie powakacyjnej, w sesji jakiejś jesiennej, na temat wizji samego boiska Malta. Bo co, pod Zamcza plaży to widzimy, co się dzieje i rozmawialiśmy o wokół, ale o samym boisku Malta. Jeśli teraz Pan Burmistrz oczywiście nie musi, czy nie jest w stanie odpowiedzieć, to... Ja swoją wizję i swój pomysł mam, ale myślę, że to nie chodzi o mój pomysł i wizję, bo chciałbym, żebyśmy podjęli ten temat i razem porozmawiali. Do mnie docierają słuchy, tak, pole namiotowe, więcej parkingu, gdzieś kampery, może domki letniskowe i myślę, że to w sferze rekreacji, turystyki może się obracać. Tym bardziej, że, szanowni Państwo, ja jeszcze kilka lat temu rozmawiałem z ludźmi z branży hotelarsko-gastronomicznej, mówią, a Wąbrzeźno nigdy takie nie będzie, turystycznie nie ściągnie turystów. Okazuje się, że my stawiając 6 palm, 5 parasoli i kilka leżaków, spowodowaliśmy duży ruch, tak? Czasy się zmieniły, ludzie poszukują rozwiązań. Przechodzimy do plaży w weekend, a tam rejestracje samochodów Lipno, Bydgoszcz, Toruń, duże miasta przyjeżdżają, odwiedzają. Ja podpytuję ludzi na plaży obcych, skąd, dlaczego, co i jak. No dzisiaj to jest proste, tak? Siadają w piątek do komputera, Facebook odpalają, przeglądają, trafiają gdzieś. Więc być może, znaczy ja poczułem mocny impuls do tego, żeby turystycznie również otworzyć się na obcych, czyli ludzi z zewnątrz i nie z góry, tylko z innych miast, z regionu i może nawet trochę większego regionu. I pytanie, czy nie trzeba będzie poważnie się zastanowić, czy to nie jest duży potencjał turystyczny. No właśnie, to bardziej, że tyle milionów mamy zainwestować w całą górę zamkową i obejść, także. Że miejsce będzie bardzo atrakcyjne, jak widać, ludzie chcą korzystać, bawią się, wydają pieniądze czy w barze na plaży, czy po drodze w spółdzielni Baza, więc... Plaża, wykorzystajmy to. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że to są wszystkie pytania i wnioski, a czeka nas jeszcze teraz kolejne podziękowanie. Proszę wszystkich o powstanie. Dziękowaliśmy dzisiaj już panu burmistrzowi, dziękowaliśmy pani skarbnik, a teraz nadszedł moment, że my radni chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować pani Joli Polkowskiej, która kończy swoją pracę w urzędzie. Nie lubię używać słowa przechodzi na emeryturę, bo jakoś brzydko nam to się kojarzy z takim czasem stagnacji, jakichś braków celów w życiu, ze starością w ogóle. A przez te pół roku dostrzegliśmy, że w pani Joli drzemie tak ogromny potencjał, że wierzymy w to, że Pani ten potencjał wykorzysta w najbliższych latach. Prosimy, aby przez krótki czas Pani wypoczęła, a potem już prostą drogą zmierzała do realizacji kolejnych celów w życiu, bo na pewno będzie takowe Pani w życiu miała
i realizowała po prostu swoje marzenia, bo z własnego doświadczenia wiem, że jest to czas piękny i może być bardzo intensywny, nawet Państwo, którzy pracujecie, nie macie pojęcia jak bardzo. I tego Pani życzę, żeby Pani miała jak najmniej czasu na myślenie, ale za to na książkę, na realizację. Tak, ja tak właśnie. Także serdecznie dziękujemy za Pani wiedzę, profesjonalizm, za to, że była Pani z nami na sesjach i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy się gdzieś tam po drodze z Panią spotykać. Dziękuję Pani Przewodnicząca, dziękuję Paniom i Panom Radnym. Naprawdę jestem bardzo wzruszona, nie spodziewałam się takiego podziękowania w ogóle. Faktycznie z Państwem pracowało mi się bardzo krótko. Pracowaliśmy krótko, ale myślę, że bardzo intensywnie i myślę, że w takiej przyjaznej atmosferze, bo to naprawdę była dobra atmosfera, w której pracowaliśmy, możemy tworzyć rzeczy naprawdę niekiedy bardzo skomplikowane, ciężkie, które nam się wydają później, najpierw wydają się bardzo trudnymi rzeczami, jak zaczynamy do nich przystępować, umiemy je realizować i to chyba widać. Bardzo Państwu naprawdę za ten krótki, ale bardzo owocny czas serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie Państwo. Kończymy dzisiejszą sesję. Wobec wyczerpania porządku obrad stwierdzam, że 9. sesja 8. kadencji Rady Miasta Wąbrzeźno w dniu 19 czerwca 2019 roku zostaje w tej chwili zamknięta. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za obecność. Szczególnie zaproszonym gościom, pomimo tej temperatury, która panuje na zewnątrz i wewnątrz, całej obsłudze, panu Jarkowi, panu Łukaszowi, pani z kablówki. Ja rzadko to robię, bo gdzieś tam zapominam, ale naprawdę serdecznie dziękuję szczególnie za monitor, za to, że idzie ku lepszemu. Miałam naprawdę niezwykłą dzisiaj frajdę czytania tego wszystkiego z monitora, także bardzo panom za to dziękuję, państwu radnym, pracownikom urzędu, panom burmistrzom i życzę pięknych wakacji. My co prawda jeszcze jako radni spotkamy się w drugim tygodniu lipca, ale będzie to naprawdę bardzo krótka sesja, obiecuję. A Państwu życzę udanego wypoczynku, zresztą tak jak i wszystkim mieszkańcom naszego miasta, a szczególnie dzieciom, które rozpoczęły dzisiaj wakacje. Mam nadzieję, że rodzice wykorzystają potencjał drzemiący w tych dzieciach i zapewnią im wspaniałe wakacje, czego i Państwu także życzę dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.